3. Tak sobie wiesz, ustaw, żebyś nie musiał pochylać. 5, 6, 8. Wyższy niż naturalny. Wiesz, tutaj, on pójdzie tak, czy... Tutaj musisz tą korbką, że z naszym social media, ale jak już wchodzi jedna śrubka, to już... To chuj, nie. Już, no i napukamy trochę w mikrofon. Ale... Dobra, teraz raz, dwa, trzy. Tak, tak, ale coś... To kręcić. Też, ale wiesz, w Warszawie to siły nie robicie, nie? No dobra. Jest bardziej technika niż siła. To nie ma co ukrywać. Nawet kolega, który waży 70 kilo, przyszedł do mnie i mówi, no wiesz co, byłem tam u was i ogólnie to no, robiłem z ludźmi w mojej wadze i byli dosyć spoko do zrobienia. A koleś, wiesz, hucherko, nie? Więc ja tak myślę, no dobra, chyba rzeczywiście u nas coś kuleje, to przygotowanie fizyczne. Ale co, robicie w ogóle siłę w Aliansie? Tak wiesz, taką macie jakiś taki... Tak specjalnie to nie. No są takie okresy, że niby ona się pojawia, ale tak naprawdę jak ktoś nie robi na boku rano na przykład, to nie. No trening jest, wiesz, technika sparingi, tak? No na sparingach nie zrobisz siły. Możesz zrobić wytrzymałość mięśniową czy coś, ale nawet to bezpośrednio, żeby pracować nad parametrami fizycznymi, to jest sporadycznie, nie? Także tu grupa początkująca, Piotr Paniszewski, Franek Gorgiew po drugiej stronie. Cześć. Już zaczęliśmy tak trochę spontanicznie, ale to jeszcze kontynuując, właśnie kurczę, jak tak myślisz, czy w ogóle w jiu-jitsu, jak tak po twoim przykładzie, bo robisz długo, są takie, wiesz, osoby, jak nie wiem, że Adaś Wardziński na przykład teraz, słyszałem, że Adaś Wardziński w ogóle nie ma siły. Mm-hmm. Jako takiej nie robi praktycznie w ogóle, a wiesz, a techniką nadrabia, nie wiem, rozłożeniem masy swoich kilogramów, w ogóle jak to, wiesz, właśnie jaka filo, bo u nas wiesz, no, w Piranie jednak ta siła to jednak zawsze jest coś, co się przykłada do tego. No uwagi. Tak, no do was ktoś wpadnie i od razu mówi, nie ma miękkiej gry tam, nie ma tam miękkiej gry, nie? Tak. I rzeczywiście, no jakby to się różni od klubu do klubu. Tak naprawdę, tak z moich obserwacji, ja żadnym wybitnym zawodnikiem nie jestem, ale trenuję 5 lat, obserwuję i tę scenę, i scenę MMA, i siedzę w tym jakby po uszy. I teoretycznie technika najważniejsza, tak? Ale w praktyce... Na to Zbyszek powiedziałby, siła techniki się nie boi. No i powiem szczerze, że moim zdaniem trochę ma rację, że czasy to nie jest UFC 1, gdzie techniką dało się wygrywać wszystko. Oczywiście będą ludzie, którzy mają jakiś unikalny styl, który jest niewygodny, który nie wymaga takiego użycia siły i mają bardzo ergonomiczne ruchy, oszczędzają energię, po prostu inaczej wykorzystując swoje ciało. Ale no to jest taki frazes pusty, ale w pełni się z nim zgadzam, że po prostu spotkają się dwie osoby równe technicznie, co na tym poziomie jest bardzo prawdopodobne. No i wydecyduje, kto dłużej jest w stanie jechać na pełnym gazie, kto kogoś wyciśnie na klatę po prostu ile razy, no. I tak to widzę, no. No coś to musi być, bo faktycznie, kurczę, no... Znaczy, tego się nie odczuwa, tak myślę, jak dopóki nie trafi się na jakiegoś takiego konia, jak na przykład u nas jest Bartek Silnoręki i Łukaszewicz, albo jak Oskar Piechota, czy Łukasz Michalec, że po prostu, szczególnie no, dla mnie zawsze to powtarzam w tej audycji, że przykład Oskara to jest taki ewenement, bo naprawdę stajesz z nim, zaczynasz coś robić i coś, nie wiem, myślisz, że coś już dochodzisz i on naprawdę po prostu, wiesz, jednym pchnięciem to rozbija... Tak, odsuwa cię. Mi ostatnio koleś na technice, robimy wyjście z omoplaty i on w zasadzie tricepsem podbijał mnie w powietrze jakby do góry i przesuwał mnie. Ja ważę teraz 90 kilo, nie? A koleś po prostu machał mnie ćwiercią swojej ręki, tak? A nie był wcale dużo cięższy ode mnie. Oczywiście on był takim, wiesz, typowy mezomorfik, krótkie kończyny, coś, no ale jednak, tak? Ja mogę sobie przyjść na grupę początkującą, wziąć kolesia, który jest 110 kilo, same sterydy i go poddać 10 razy, ale to jest żadne osiągnięcie, bo pójdę. Nie ma, ale nie ma sterydów. No dobra, no, nie u nas oczywiście na grupie początkującej. Tak. Ale wiesz, no jest parę osób naprawdę zrobionych, to tak chciałem podkreślić może, no. Jak bardzo groźni i niebezpieczni są, no ale fakt jest taki, że trafię na tego samego gościa o trochę podobnych umiejętnościach i on mnie po prostu zniszczy tak, że nie będę mógł się po prostu nic nie zrobię, tak? No, ja pamiętam taką sytuację właśnie z Oskarem, że kiedyś, no wiadomo, jak Oskar tam walczy, to się generalnie zawsze z mnie śmieje, nie? Ale miałem taką sytuację, że tam pozwolił mi dojść do jakiejś pozycji i faktycznie, że złapałem mu tak, jak powiedziałeś, w ogóle omoplatę. I myślę sobie i patrzę, trzymam Oskara, kurde, wszystko ładnie, mówię sobie, o kurwa, mam piechotę, nie? Ale ja wiesz, wiadomo, że mi to jakby to nie to, że to jakiś mój sukces, tylko że po prostu jakoś tam się dałem. I ten skubaniec, to wiesz, łapa wygięta do tyłu, po prostu wstał ze mną i mnie uniósł w powietrze. Także ja wtedy ważyłem 85 kilo gdzieś mniej więcej i po prostu wylądowałem siedząc na jego barku w powietrzu.
I to cały ten jego ruch podrywania mnie w górę trwał może 1,5 sekundy. Trzeba było zapozować do zdjęcia, jak Clark nie, Gracie. Generalnie to zacząłem się tak śmiać, bo po prostu nie wyobrażałem sobie, że ktoś z tym, jeżeli jest w stanie, w ogóle mnie wynieść, bo to, no wiesz... To bardziej, że on nie wygląda na jakiegoś, wiesz, mutanta, tak? Nie. Jest jak najbardziej normalnym chłopakiem. Ja słyszałem, że ktoś tam, no, anegdota od jakiegoś kolegi, który powiedzmy trochę siedzi w tym środowisku, że na zawodach w Luboniu tam dwóch kolesi się zasadzało na Oscara, że tam... trącił jeden drugiego, że wiesz, no to chodźcie mu teraz, wiesz, tam dojedziemy go. No i ten kolega z racji tego, że jest w tym środowisku, mówi, słuchajcie, może odpuśćcie sobie ten temat, bo jak nie wy, to znajdzie się 20 innych osób, które zaraz wyrównają teraz. Nie, no to jest, no Oskar, kurde, nigdy nie robiąc przysiadów ze sztangą, zaczął od poziomu 110 w górę, nie? No to moja seria teraz. Ja mówię, jak to mi to powiedziała Olka, jego właśnie trenerka i też dziewczyna, to powiedziałem, że to jest niemożliwe, nie? Jak koleś nigdy tego nie robił, nie? Nigdy tego nie robił. No tak. Skończony wariat po prostu, więc no, technika i siła, nie? Ale Franiuś, ja z tobą chciałem pogadać przede wszystkim na temat social media, w którym ty się mocno, mocno zajmujesz. To jest temat, który mnie mega, mega interesuje i jakby w ogóle... jakby ciekawi, jak to w ogóle wszystko funkcjonuje, tylko mam jeden mega z tym problem. Ja się na tym kompletnie nie znam. No to dawaj od początku. Znaczy wiesz co, to tak mnie pytałeś, jakby jeszcze jak się zgadywaliśmy jakieś takie główne tematy, no to rzecz, która naprawdę teraz w związku z całą polityką i ze wszystkim tak jakoś interesuje, jak się tworzy naprawdę hejt w internecie? Jak się, wiesz, stąd tak jak się mówi, że wynajmujesz tych wszystkich hejterów do tworzenia, ale jak to się... praktycznie, no to nie jest to, że sobie wejdziesz na Facebooka, stworzysz grupę, ją puścisz i tam nawet opłacisz, bo to raczej by chyba nie łapało. Czy to jest tak proste, czy jest za tym... Powiem ci tak, moim zdaniem hejtu w internecie nie tworzy się na zamówienie. Oczywiście są grupy, możesz wynająć ludzi za 5-10 zł, ale to są tak naprawdę bardzo prości ludzie. Normalnie człowiek się tego nie podejmuje. Myślę, że jeżeli by się znalazł jakiś specjalista od kreowania hejtu w internecie, to takich osób jest bardzo niewiele. 95% przypadków albo i więcej, to jeśli to jest wynajęte, to są ludzie, którzy nie zrobią tego dobrze, będą to robić w sztuczny sposób i po prostu obraźliwy zwyczajnie, to jakby nie widzę tutaj większego sensu robienia tego, a 90% przypadków, myślę, spokojnie, to są po prostu hejt, który sam obiekt tego hejtu tworzy swoim postępowaniem, albo nie wpisuje się w jakieś normy społeczne, na przykład, nie wiem, jest niewystarczająco męski, niewystarczająco kobieca, niewystarczająco jakoś tam i po prostu zbiera się grupa idiotów, którzy to piętnują. Notabene uważam ostatni artykuł Maćka Kozaka na temat tego, nie wiem, czy widziałeś to na Grappler Info. Nie. No to powiem ci, zobacz sobie na trup, napisał na temat tego, że w środowisku sportu walki piętnuje się tą niemęskość, to, że o, facet w rurkach i tak dalej. Ja sam chciałem o tym kiedyś napisać i on mnie ubiegł i czapki z głów dla niego, tak, bo uważam, że napisał to bardzo celnie, tak, że tak naprawdę jest taki problem i jest to kompletnie, nic to nie wnosi pozytywnego. To jest tylko i wyłącznie, to jest po prostu, nie ma w tym żadnej, to nie czyni nikogo bardziej męskim, że wypowie takie słowa, to jest raczej oznaka jego własnej jakiejś niepewności, że może on się nie czuje dość męski i musi podkreślać to, że ten. I właśnie to, że te obiekty hejtu, same, no na przykład wspominaliśmy o kampanii, tak? W sensie akurat polityka jest takim częstym tematem. Możemy to odnieść też do kwestii polskiego MMA, czyli KSW. Ten hejt cały wytworzył się przez pewnego rodzaju kontrowersyjne decyzje, tak? KSW rzeczywiście kiedyś dużo mocniej stawiało na to show i do dzisiaj zbiera tego owoce. To znaczy, to była dobra decyzja biznesowa, ale ci ludzie, którzy takich zapamiętali, przez wiele lat będą ich jeszcze hejtować do momentu, aż po prostu KSW wygaśnie zupełnie i może przestanie być rentownym biznesem. Do tego momentu będzie to pokolenie, ta grupa, która po prostu już jest zafiksowana. KSW, show, freaky, ustawiane walki i tak dalej, no tego typu argumenty, o ile można to w ogóle nazwać argumentami. I oni mogą zrobić, co chcą i to zawsze gdzieś będzie jeszcze... Czy taką, wiesz, ale okej, no moje pytanie jest bardziej takie, czy taką tendencję na przykład, bo wiesz, powiedzmy sobie, nie ma nic złego w tym, że jest show. Nie ma w tym nic złego. W założeniu nie ma nic złego. I teraz jak się tworzy tendencja, czy można taką tendencję wytworzyć, o tak, że to jest negatywne? Myślę, że to jest naturalne. Można tę tendencję próbować wytworzyć, ale tak samo jeszcze właśnie wspomniałem o tej kampanii prezydenckiej. Tak naprawdę hejt na Jarosława Kaczyńskiego, Ewę Kopacz, to jest hejt na ich poziom ściemy, który prezentują. W sensie jakby decyzje
kompletnie nielogiczne z punktu widzenia ekonomicznego, okłamywanie wyborców, no nawet dzisiaj, no w sensie nie ma dnia, żebym ja nie widział wpadki, no dajmy na to Platformę, ale nie mówię, że którakolwiek partia jest w czymkolwiek lepsza, ja nie widzę dnia, żeby nie widzieć wpadki Platformy. No jednego dnia leci pani premier, mówi, że tam samolot leci za pociągiem i ona o tym nie wiedziała, że 100 tysięcy z pieniędzy podatników dziennie na to idzie, a potem wygrzebują wypowiedź sprzed 3 dni, gdzie ona mówi, że albo poleci samolotem, albo pociągiem, bo on czeka, tak? No w uproszczeniu, no to ten hejt się pojawi po prostu, jest on w pełni zasłużony, normalny. I potem ludzie już są przyzwyczajeni i robią to dalej, tak? Już potem każdy najdrobniejszy błąd staje się powodem hejtu. Czyli co, według ciebie, tak jak się wiesz, obie strony oskarżają, że wynajmują ludzi do hejtowania, do hejterów, to są puste słowa? Myślę, że wynajmują, jednak... ale to nie zmienia obrazu całego. Myślę, że nawet jakby tego nie zrobili, to ten hejt i tak byłby mocno zauważany, w pełni zauważany. Oczywiście są te komentarze na Onecie, które ewidentnie piszą ludzie z pieniędzy rosyjskich, tak? Takie mega prorosyjskie. Nie mówię, że Rosja nie ma żadnych racji w różnych konfliktach czy coś, tylko no one są ewidentnie na zasadzie wygrzebywania jakiejś rzeczy, które mają oczerniać przeciwników Rosji i tak dalej. No to jest ewidentnie. Czy to ma jakieś większe skuteczność, znaczenie, w tym przypadku znalazłbym jakieś, ale jakby tak samo te hejty na Platformę, czy na... Ja czasem podejrzewam nawet, że była kiedyś taka sytuacja, że ktoś napisał jakieś negatywne wypowiedzi na temat PiSu i to były komentarze z jakichś japońskich kont. Ja nie mogłem uwierzyć w to, że naprawdę Platforma robiła takie rzeczy za swoje pieniądze z jakichś kont Japończyków na Twitterze, bo to było tak głupie i tak przejrzyste, na przykład pięć takich samych... Dlaczego to głupie? Jeżeli to złapie? Jeżeli masz pięć takich samych komentarzy z pięciu kont Japończyków, napisane po polsku, które piszą, że Jarosław Kaczyński jest taki czy śmaki, no to jest absurdalne. I ja myślałem, że w takim razie może PiS napisał sam rzeczy na siebie, żeby potem zrobić print screena i to znaleźć i ten. Ale to już jest, wiesz, świat prawie, że teorii spiskowych. Moim zdaniem jest tysiąc lepszych narzędzi na budowanie wizerunku, naprawianie, za nie wiem, zarządzanie takimi kryzysowymi sytuacjami, a najlepszym sposobem, poza tymi technicznymi takimi sztuczkami, gdzie ja częściowo się tym zajmuję, jest po prostu nieściemnianie. Jeżeli nie ściemniasz, nie będzie hejtu. Jeżeli robisz rzeczy z przekonaniem i dobrze, to będzie dobrze. No powiedz mi, nie wiem, robisz zdjęcia, tak? I jeżeli robisz dobre zdjęcia, to zdarza ci się, no nie wiem, zdarza się jakieś hejty, że o, beznadziejne zdjęcia Pędziszewskiego, znowu coś? Spotykasz się z czymś takim? Tak. Ale myślę, szczególnie że... jak wygrałem Grand Prix Photo, to spłynęło no sporo. No właśnie, no to jest inny aspekt tego, ale tak na co dzień, no to dobrego produktu ludzie raczej nie oczerniają, chyba że z zazdrości, tak? Ale to jest czytelne. No w sensie mój ojciec, który się zajmuje fotografią od, nie wiem, 30 lat, zobaczył, że wygrałeś to WordPress pod foto, on mi o tym napisał i powiedział, że no, mówię ci od 2 lat, że ten gość robi dobre zdjęcia, tak? I jakby... A ty mówiłeś, ludzie... tato, nie, to jest straszny burak. Generalnie... Słabiutko. Ja robię lepsze zdjęcie kartoflem. Tak, no, ale wiesz, no w sensie, moim zdaniem jakoś sama się broni, a to jest, hejt jest takim efektem ubocznym, tak? W sensie, jakby nie przywiązywałbym do niego takiej wagi, jak przywiązują do tego media, bo to jest temat głównie dla mediów, bo tam padają kontrowersje, kontrowersje się dobrze klikają, weźmiesz jeden cytat, że ktoś napisał, o dobrze, że ktoś tam popełnił samobójstwo i masz pożywkę dla mediów przez 7 dni, pożywkę dla ekspertów, oni na tym zarabiają, a to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. To, że jakiś jeden głupi dzieciak napisał, że drugi popełnił samobójstwo, to nie jest żaden problem społeczny, to jest jeden debil, tak? I oczywiście ktoś się znajdzie, że nie, że to jest kwestia edukacji, no oczywiście, że jest kwestia edukacji, ale nie ma nawet w Danii, czy w Szwecji, czy w jakiejś w takich wyidealizowanych krainach, tam też się znajdą takie komentarze, tak? I, no i co my z tym zrobimy? Czy to jest temat? Naprawdę, moim zdaniem nie. Moim zdaniem ważniejsze są kwestie, jak pozytywnie się promować, jak ten, to są takie kwestie, które, na które mamy realny wpływ, a hejty będą zawsze, tak? A to mówiłeś o jakichś narzędziach do promocji, to jeżeli mówisz, że najprostsze jest być szczerym, to po to te wszystkie narzędzia do trików i jakichś rzeczy, jak wystarczy po prostu nie kłamać. Znaczy wiesz, powiem ci tak, jeżeli masz dobry produkt, tak jak ma teraz KSW, to ma bardzo łatwą drogę promocji. Po prostu pokazuje dobry produkt, dobre walki i gdzieś tam może zbiera jeszcze żniwo swoich dawnych decyzji, które zresztą moim zdaniem były uzasadnione, ale oni po prostu muszą zrobić ładne zdjęcia, dobrze to wypromować, jeśli chodzi o narzędzia reklamowe i to już pójdzie, bo to jest po prostu dobre, tak? A w momencie, kiedy masz słaby produkt, kłamiesz czy coś, to naprawdę ukrycie tego, no ludzie w dzisiejszych czasach, no jest tak szeroki dostęp do informacji, że
po prostu no, nie unikniesz tego. No, to jeżeli ktoś jest na przykład słabym dietetykiem, bo u ciebie Kuba Mauric, jeżeli jego wyniki byłyby słabe, a propos słabych dietetyków, Kuba Mauric, no okej, okay, są pewne rzeczy związane z jego osobą, kontrowersje, są rzeczy pozytywne, negatywne, niektórzy mu zażyczają takie argumenty, inni takie, ale koniec końców zawodnicy, którzy z nim współpracują, są zachwyceni, więc jakby nawet mi, kiedy ja mogę mieć jakieś wątpliwości względem jego osoby, ja i tak pójdę na jego szkolenie. Sam poszedłem, żeby je sprawdzić. Ja nie poszedłem tam, bo wyznaję Kubę Mauricza. Ja poszedłem na szkolenie do Kuby Mauricza, bo uznałem, że skoro tyle osób mówi, że robi coś dobrego, to pójdę, sprawdzę na własnej skórze i ten. Poszedłem, sprawdziłem na własnej skórze i widzę, że jest lepiej. Więc jakby produkt się sam broni, tak? A gdybym miał słaby produkt, on mógł mi zapłacić na przykład za promocję w internecie, ja bym go wypromował, ale potem poszliby do niego ludzie i okazałoby się, że jest słaby. Ja już bym tego nie zatrzymał. Znaczy można przedłużać taką agonię, można maskować pewne rzeczy pieniędzmi, ale słaby produkt to słaby produkt dla mnie zawsze, koniec końców. Ja dlatego jak pracuję w agencji reklamowej, to mam tam różnych klientów, z niektórych lubię, niektórych nie, ale tam, gdzie pracujesz na własne konto, jako własna firma i to jest tego po prostu coraz więcej, to jest coraz bardziej znaczące, to staram się brać po prostu takie firmy, które lubię, z którymi chcę współpracować, z którymi wiem, że będzie mnie jarać to, że przedstawiam je w jeszcze bardziej pozytywnym świetle, bo po prostu nie muszę szukać argumentów, wymyślać, używać sztuczek. Ja po prostu pokazuję ludziom, których on zainteresuje ten produkt w jak najbardziej atrakcyjnej formie i to po prostu to działa, bo to jest autentyczne i szczere. I tak długo, jak będziemy mieli słabe partie polityczne, złych polityków, no to polityka to jest po prostu królowa takich akcji, tak? Cała kampania wyborcza to jest jeden wielki festiwal oszustw. I na przykład ja kiedyś wierzyłem, że ta partia jest lepsza. W tej chwili po prostu uważam, że człowiek powinien robić swoje i nie oglądać się na politykę. A jeszcze z pół roku temu z tym dyskutowałem, ale już teraz po prostu nie mam wątpliwości, że mogę oddać głos na najmniejsze zło. Ale ja już straciłem poczucie, że to ma znaczenie, bo wiem, że to jest po prostu ale przez to właśnie, że siedzisz w social media, czy to są przemyślenia... Myślę, że trochę tak. Franka, który siedzi na internecie, nie? Wiesz co, myślę, że to jest przez jakby... Jak nie masz co robić, to siedzisz i się zastanawiasz, co ktoś inny może dla ciebie zrobić. W momencie, kiedy, nie wiem, ja jak myślałem 5 lat temu o sobie, czy nawet rok temu, jakby ktoś mi powiedział, że będę zarabiał tyle i tyle teraz zarabiam, to mi się stuknął w głowę i powiedział, stary, to jest niemożliwe, przecież oni mają to, system jest taki, zabija przedsiębiorczość, coś i rzeczywiście zabija, ale wszystko da się obejść, tylko o to mi chodzi, że po prostu zobaczyłem, że zamiast siedzieć i narzekać, oglądać się na innych, w pewnym momencie po prostu trzeba zrobić to, co całe życie chciałeś zrobić, na zasadzie, wiesz, masz takie rzeczy, że o, chciałbym się nauczyć tego, chciałbym spróbować tego, ty chciałeś się sprawdzić, może, nie wiem, w fotografii spekuluję, zacząłeś w to iść, może na początku ktoś ci mówił, zajmij się czymś bardziej wartościowym, weź, z fotografii nie ma pieniędzy, to już przemija. To teraz to mi to mówią, dokładnie, decytujesz, wiesz, no, słyszę to codziennie. Patrz, i nagle przychodzi taki moment, że jesteś w jakiejś fragmencie tego, w tej fotografii jesteś najlepszy w Polsce, tak? Ja mam dokładnie to samo, że mi mówili, nie rzucaj studiów, nie rób tego, nie rób tamtego. Rzuciłeś studia, będzie tak? Rzuciłem studia, tak. Pięć lat mi zajęło zrobienie niecałych 3 lat i stwierdziłem, że ta biurokracja, ten bezsens tego wszystkiego nie ma sensu. I wiesz, i rodzina w pewnym momencie, jak nie zarabiasz, nie ten, to wszyscy ci mówią, co masz robić, tak? Ja stwierdziłem, że się zawezmę i zrobię to po swojemu. Wiesz, mówi mi, nie, to zajmowanie się tym MMA to jest strata czasu, z tego nigdy nie będzie pieniędzy. Ja nie powiem, no to UFC to nie jest jakiś wielki fragment mojego, powiedzmy, przychodu, ale z tego dałoby się już wyżyć, tak? A ktoś mi mówił całe życie, jakby mi ktoś powiedział rok temu, że będę robił cokolwiek dla UFC, to bym powiedział, nie, przede mną jest 10 osób w kolejce. A okazało się, że jak tkwisz w tym i jakby jesteś coraz lepszy, to w końcu znajdzie się taki moment, że będziesz w odpowiednim miejscu i czasie i wiesz, i padnie taka szansa. No i właśnie odpowiednia wytrwałość przez 5 lat przy swoich postanowieniach sprawiła, że dzisiaj naprawdę żyje mi się bardzo dobrze. Zawsze mi się żyło dobrze, ale finansowo było tragicznie, tak? Jakby ja już, wiesz, po 2 tygodniach się zastanawiałem, czy kupić herbatniki za złoty 10 zł w sklepie, bo czy mi starczy, obliczałem, jakie są najtańsze kalorie, nie? Ale nie chciałem iść do pracy, bo widziałem, że to mnie wdroży w jakiś taki... Kurwa, Franek, ten... ty jesteś bumelantem trochę, nie? No, któremu się udało. No, niby, ale wiesz, ale przyszedł ten moment, to nie jest tak, że nagle przyszedł taki moment, że skończyłem, rzuciłem studia i wziąłem pracę i dostałem pracę za 12 tysięcy na przykład. To nie o to chodzi. To właśnie było tak, że pracowałem najpierw za 1200 na pół etatu i wszyscy w agencji, w której pracowałem, po prostu ustępowali, dawali się biczować, po prostu chodzili jak w zegarku. A ja mówiłem zawsze, co myślę i ten. I
I w pewnym, bo mi nie zależało na tej pracy, ja jakby starałem się zachować to, co zachowywałem przez te 5 lat, właśnie te świadome swoje decyzje. No i przyszedł taki moment, że potem pracowałem za więcej, potem więcej godzin, potem dostałem pierwszą osobę do pomocy, potem drugą, potem założyłem swoją firmę i nagle się okazuje, że z tego bumelanstwa takiego na zasadzie, tylko nie wiem, czy bym to tak określał, bo nie, wiesz, no, cały dzień, tak. wiem, no, ale w sensie dla kogoś, kto może się wydawać, że 5 lat to co on robił na tych studiach, no trenowałem 11 razy w tygodniu, nie wiem, czytałem sobie książki, słuchałem podcasty, nie brałem od rodziców pieniędzy na życie jakoś w jakiejś znaczącej ilości, to nie jest tak, że ktoś mnie utrzymywał, wiadomo, była pomoc, jak nie dawałem rady. Tylko właśnie o to chodzi, że dzięki temu jakby udało mi się być tu, gdzie jestem, z czego jestem bardzo zadowolony. Nie jestem żadnym celebrytą, jest mnóstwo ludzi lepszych ode mnie jeszcze w mojej branży, choć dążę do tego, żeby było ich jak najmniej, a może docelowo żadnego, ale po prostu w tej chwili jestem zadowolony z życia i właśnie tego bym życzył każdemu, wiesz. Taki jest, powiedzmy, jakby ja nie jestem tutaj, żeby moralizować, ale jakby jeżeli są ludzie, którzy to na przykład tego słuchają i mówią, że oni by chcieli coś zrobić w swoim życiu, bo to ich jara, a teraz siedzą w pracach, których nie jara, to za 20 lat będzie jeszcze gorzej, a jak nie spróbują tego swojego, to... No, tak, wiem, life coaching tu uprawiasz, Szanek, trochę, nie? Tak, trochę tak, ale powiem ci, że to się sprawdza. To się sprawdza po prostu, dlatego lubię jakby o tym mówić, pisać i to znajduje oddźwięk. Ludzie do mnie wracają, wiesz, przeszkoliłem parę osób za darmo na przykład w sprawie reklam na Facebooku, bo po prostu wiem, że to mogłoby się im przydać, że oni mają swój biznes, który chcą rozwinąć, ale nie mają pomysłu na promocję. Wiesz, jeden billboard kosztuje tyle, że to zabija osoby. Na Facebooku możesz to zrobić 10 razy taniej, tak? W sensie 20 razy taniej, 100 razy taniej tak naprawdę. No i wiesz, ja przeszkolę takie osoby i one wracają za 2 tygodnie z informacją, że już puszczam te reklamy i że idzie bardzo fajnie i że to jest super, tak? W sensie cieszą się i mnie cieszy, że ktoś może ten biznes rozwijać, bo mi już, ja bym teraz chciał tylko więcej czasu, tak? Bo wiesz, to jest taki następny cel, że już nie chcę więcej pieniędzy, więcej tego, więcej tamtego, tylko czasu. Bo w pewnym momencie ten czas, tak jak kiedyś miałem go za dużo, to teraz go praktycznie w ogóle nie mam i teraz jakby to zatacza koło, bo chcę wrócić do tego momentu, gdzie zostawiam tylko te rzeczy, które dają przychód, a zostawiam jeszcze trochę czasu, tak? To za dziecko sukcesu, no ale super, nie? No ja się w ogóle cieszę, bo znamy się 3-4 lata, że cztery, jakoś tak 4 pamiętam, się uzbiera, nie? Jak jeszcze byłeś w portalu konkurencyjnym i regularnie z ciebie drwiłem z ciebie regularnie, ale w końcu przyszedłeś na dobrą stronę mocy i pamiętam, że byłeś takim właśnie, wiesz, cichym Frankiem, nie? Cichy Franek, który znaczy, tam sobie... Tak, nadal jest to, jakbyś... Sobie nie... się chodził, sobie w koszuli w kraty, coś tam, wiesz, coś tam nagrał, coś tam, wiesz, a tu zewnątrz... nagle patrzę, Social Tiger po tak. prostu lata i powiem walczy. Ci tak, różnica... Tak naprawdę ja się zachowuję tak samo, w sensie jest mnóstwo osób, które mogłoby mnie zlekceważyć czy wrzucić do jakiejś innej szufladki, tak, że widzą mnie i pomyśleliby dokładnie to samo. I w pewnym momencie to jest prawda, bo nadal tak jest, tylko wiesz, no to jest taka zasadnicza różnica, że teraz robię inne rzeczy czy coś, ale na zewnątrz to jest tak naprawdę tak samo, to nie jest, że coś się zmieniło. I też uważam, że jeżeli... Ktokolwiek z ludzi, którzy tego słuchają, chciałby jakiejś pomocy, jeśli nie ma pomysłu na tanią promocję swojego biznesu, to ja to zrobię. I nie mówię tego, bo poszukuję klientów przez twój podcast. Ja to mówię dlatego, bo ktoś może szukać prostego pomysłu, nie wiedzieć, gdzie szukać informacji. Powiem, gdzie ją znaleźć. Ja nie zrobię wszystkiego za niego, chyba że mi za to zapłaci, ale nawet nie mam już jakby miejsca na więcej zleceń teraz. Tylko mu po prostu powiem z czystej tej chęci, pomocy jemu, tak? Bo uważam, że po prostu warto tego spróbować, nie? Nie, to Franek, to może tak warto też wytłumaczyć, wiesz, generalnie ludziom, czym ty się w ogóle zajmujesz, bo tak gadają social media, tak, agencja reklamy, ale co ty robisz takiego, wiesz, co daje ci takie wspaniałą radość z życia? Doznania. No powiem ci tak, ja zacząłem pracować w agencji, która się zajmuje public relations, nie? PR-em, czyli tak naprawdę wciskaniem różnych firm do gazet, różnych nazwisk do gazet w takim kontekście niereklamowym, czyli teoretycznie wciskasz kogoś jako eksperta do gazety, wciskasz firmę jako, wiesz... Ale czemu wciskasz? To już tak perperatywnie bardzo zarazu... Piszesz tekst za dziennikarza, wiesz, no ja mam trochę... Wiesz, no jakby ja się nie boję skrytykować trochę swojego pracodawcy publicznie, ani innych agencji, bo wiem, jaka jest rzeczywistość. Większość tych firm właśnie dlatego moja firma prywatna idzie do przodu, a tamte może nie do końca, bo oni nie zawsze dbają o interes klienta. Oni chcą coś zrobić tak, żeby w raporcie była określona ilość publikacji w prasie,
i tak dalej, tak? W sensie, żeby wszystko się zgadzało na papierze. Ich nie interesuje ich do końca realny efekt, jaki będzie zwrot inwestycji, że ktoś płaci tobie, żeby coś jemu się zwróciło. A ty ustalasz jakieś reguły działania i potem patrzysz na te reguły działania, żeby coś tam się zgadzało z umową, a nie na to, żeby na przykład komuś coś odradzić, czy powiedzieć, nie, w to nie inwestujcie, bo to wam nie zagra. Jest raczej takie, inwestujcie we wszystko, co jest z nami związane. Po prostu damy wam wszystko. Nieważne, że połowa tych rzeczy może nie mieć sensu dla tego klienta. Ale to mówisz o reklamach, to o promocjach. O public relations, ale też o każdej formie tak naprawdę takiej agencyjnej działalności, czyli właśnie też social media, też jakby kupowanie tych wszystkich przestrzeni w mediach, jakbyś banerów w internecie, coś. No. Ja czasem patrzę, co ludziom się wciska za pieniądze i łapię się za głowę. Jakby ja staram się na przykład tego nie robić i dlatego mogę mówić o tym taki nakręcony z taką pasją. I nie mówię o tym z taką pasją, bo gadam o sobie. Ja mówię o tym dlatego, bo wiem, że to działa, że to stawiasz dzięki temu jakieś kroki do przodu, tak? Ktoś inny stawia kroki do przodu. I o to chodzi moim zdaniem no, na świecie, żeby było coraz lepiej, tak? W sensie, żeby ludziom było lepiej, a nie na zasadzie kto kogo na ile zrobi, tak? Na ile mu coś wciśniesz, to mu nie jest potrzebne. I zacząłem w takiej agencji pracować i w pewnym momencie jakby zobaczyłem, że nie przystajemy do siebie. Miałem jakieś tam swoje pierwsze takie osiągnięcia, że tam na przykład jest ranking, kto najlepiej prowadzi social media dla centrów handlowych. Bo ja w tej agencji się zajmuję tylko działką social media teraz, już niczym innym. I jest ranking centrów handlowych i każda agencja ma swój budżet na swoje centrum handlowe i tak dalej. I ja w pojedynkę prześcignąłem te wszystkie inne agencje o dwa razy. W sensie na przykład oni mieli czegoś tam sumę 4,5 tysiąca, a ja miałem 9 tysięcy na przykład. I wiesz, i ludzie jakby... Ale to są, wiesz, o wejścia, kliknięcia... Różnie, wiesz, no na przykład suma tam, nie wiem, aktywności, suma tam przyrostu fanów, suma przejść na stronę, stosunek aktywności do liczby fanów, wiesz, no akurat przy centrach handlowych nie ma takiego, że promujesz na przykład sklep, tak, i musi się coś sprzedać, tylko bardziej, żeby wszystko było w kosmos, żeby się sprawiało wrażenie, że to centrum handlowe jest największe, tam się najwięcej dzieje, żeby wszystkie eventy pokazać tysiącom ludzi, żeby oni tam przyszli na żywo i zobaczyli ten tam jakiś tam evencik, który ktoś robi co weekend na przykład i tak dalej. I za to jest... No dobra, ale teraz to jest, wiesz, to jest narzędzie do promocji czy manipulacji, bo jeżeli chcesz pokazać, że to jest, nie wiem, najlepsze, a to na przykład jest zwyczajne. No jesteśmy to na mniej więcej 800 metrów od mojego klienta, którym jest Galeria Mokotów, tak? No i ja naprawdę uważam, że w tym centrum handlowym jest parę fajnych rzeczy, tak? I jakby gdzieś tam czasem mogę ściemniać, że coś mi się podoba, ale bardziej z myślą, że komuś innemu może się to podobać. Mogę pisać na zasadzie o rzeczach, które są dla tak zwanych gimbów, 13-17 na Facebooku, dla mnie to jest ta grupa i... Mogę wrzucać jakieś kapciochy, które mi się kompletnie nie podobają, ale wiem, że im się podobają, więc to nie jest do końca manipulacja, bo jakby ja muszę się wczuć w różne skóry, tak? Ale to nie chodzi o to, że ich oszukuję. Ja im nie mówię, że przyjdą i dostaną jakąś promocję, a na przykład ktoś ich za to skasuje 5 dych tak naprawdę. No nie, to jest jakby uczciwie, mówię o tym, co się dzieje i tak dalej. Więc jakby tym się rzeczywiście zajmuję na co dzień, tak? I akurat mówię, ci klienci nie moi, tylko agencyjni, to nie do końca jest moja bajka, ale coraz więcej mam klientów z branży MMA, tak? I to jest fajne, z branży pokrewnej, jakiejś sportowej. To zawodnicy? No nie, akurat zawodnicy nie. Zawodnicy nie dysponują takimi budżetami. Wiem, że Asia Jędrzejczyk kiedyś mnie pytała o takie ewentualnie taki deal, ale stwierdziłem, że po pierwsze ta osoba, która teraz to robi, jakby nie chodzi mi o to, że chciała zamienić tylko no, jakby osoby, tylko pytała jakieś wskazówki, czy ewentualnie chciałbym w tym jakoś pomóc. I powiedziałem, tu akurat jest potrzebna osoba na miejscu. I to jest właśnie ten przykład, że ja mógłbym powiedzieć, tak, dawaj kasę, biorę to. Dawaj kasę, Aśka. Tak, a ja powiedziałem, Aśka, słuchaj, tam osoba w Olsztynie jest potrzebna na miejscu, ja nie mogę być na miejscu. Ta osoba, która to teraz robi, moim zdaniem robi to dobrze, razem z tobą, bo częściowo to nie jest tak, że to jest nieautentyczna rzecz, do której ona nie ma wglądu. No i powiedziałem, słuchaj, ja tego nie chcę, bo po prostu lubię ciebie bardzo, lubię, jakby podoba mi się to, co robisz, ale ktoś to zrobi lepiej, więc ja tego nie chcę, tak? I właśnie, no, tu jest ta różnica. Agencja reklamowa powiedziała, dawaj, na pewno, tak, wszystko dostaniesz, złote góry, po prostu będzie to, tamto, siamto, a jak już zaczynają się te przelewy, no to dobra, co zrobić, żeby się na tyle nie wkurzyła, żeby nie zwiała od nas. I to jest trochę smutne. No. A to dziwne, bo to, kurczę, wiesz, taka agencja PR-owa, to domyślam się, że tu, wiesz, takie rzeczy właśnie jak opinia ludzi jest no, przede wszystkim najważniejsza,
A takich rzeczy łatwo przejrzeć, co? Że no ktoś tu po prostu wali, wiesz, w kogoś no, po rogach. Wiesz, no tak naprawdę osoba z zewnątrz, poza relacją klient-agencja, nie? Czyli osoba, która płaci, osoba, która wykonuje pracę, to na stronę techniczną zwrócą uwagę tylko ludzie z tej branży, tak? Mhm. Nikt, jakby statystyczny odbiorca nie będzie patrzył na to, czy to jest zrobione tak, czy śmak, czy... Oni będą patrzeć, czy to jest ściema, czy nie. Czy to jest w ich stylu, czy nie, i nic poza tym. Oni nie będą oceniać tej relacji, wiesz, czy to jest dobrze, oni nie wiedzą, ile tam, jakie tam kwoty wchodzą w grę, kto to widzi, ile to widzi, jak to jest robione. Ich to kompletnie nie interesuje. Więc jeśli jesteś w stanie kasować kogoś za coś, co średnio mu pasuje, no to agencje będą to robić, tak? No to ja powiem, mam znajomych z miasta, którzy bawią się właśnie w PR. I kiedyś byłem u nich w biurze i generalnie wyszedłem z pełną głową, bo oni potrafili się naprawdę mi do sobą pokłócić, że ktoś o złej godzinie wstawił jakiś tam, wiesz, post na Facebooku z serii, a jak wam mija dzień, bo u nas w Gdańsku jest słoneczko. I generalnie ja patrzyłem na nich, mówiłem sobie, nikogo to nie interesuje, co wy robicie, nie? To jest w ogóle, to jest coś, co jest tak mało istotne, że nawet nie wierzę, że wy się o to możecie pokłócić, bo ludzie... Wiesz, to jest no wall na Facebooku, to jest suwak, tak? Tutaj wyróżnić się to jest naprawdę ciężkie, tak? Bo cały Facebook polega na tym, że przewijasz sobie treści w dół i szukasz czegoś, co zatrzyma twoją uwagę. I to takie rzeczy też robisz? Ciężko. Siedzisz i wiesz, to ja staram się odchodzić. Nie, nie, w ogóle mnie bezpłatne rzeczy na Facebooku. Dla mnie ja po to płacę, żeby nie musieć patrzeć na godzinę, tak? Po to są te reklamy, że ja wyświetlę co chcę, kiedy chcę, komu chcę. I kompletnie mnie już nie interesuje wtedy, czy to jest o tej godzinie, czy to jest o słoneczku, czy to jest o tym. Znaczy, oczywiście. Znaczy, o słoneczku to co innego. Tak, no w sensie, bo ludzie myślą, że praca przy Facebooku to jest na zasadzie wrzucić post piątek, piąteczek, piątunio. No dokładnie. I coś tam. No właśnie, no powiem szczerze, ja takiego postu nie wstawiłem od, nie wiem, chyba, no nie wiem, roku, coś takiego, bo po prostu uważam, że to jest bullshit, to kompletnie, to może właśnie jak chcesz nabić raport dla klienta, bo dużo ludzi to polubi, bo jest śmieszny obrazek, to wrzucisz coś takiego, ale ja nie będę wrzucał takich rzeczy, bo mi się to nie podoba. Tak samo jak stwierdziłem, że nie będę studiować, bo mi nie mogę już na to patrzeć, tak? I to są właśnie cały czas ten sam, wiesz. I wiesz, ja na przykład, ja myślę o tym, dajmy na to hipotetycznie jakiś event MMA, tak? Chcę go wypromować, to ja nie będę wrzucał piątek, piątunio. Ja wrzucę fajne zdjęcie, które przedstawia największe atrakcje tej gali, pokażę to ludziom, którzy mają zbieżne zainteresowanie. Nie muszą być, to nie musi być tylko MMA, ale powiedzmy chociaż cokolwiek związanego ze sportem. W promieniu 50 km od tej hali na przykład, w której to się odbywa, powtórzę to kilka razy. Potem ci z nich, którzy przeszli na stronę internetową, wrócę do nich z informacją o tym, że bilety są do kupienia tutaj i tutaj. I w ten sposób jakby i nakręcę trochę sprzedaż biletów i rozpoznawalność tej gali i to, że jak ktoś wejdzie na ten ich profil na Facebooku, a ludzie to jednak robią, tak? Te profile są dosyć popularne. To oni będą widzieć, że to jest organizacja, która cieszy się dużym zainteresowaniem, bo ich nie zastanawia, czy to jest płatny zasięg, czy bezpłatny. Na początku jest płatny, a potem coraz więcej ludzi, tak jak na MMA Rocks. Na MMA Rocks wchodziłem w statystyki wczoraj i tam nie ma ani grama teraz płatnego zasięgu, a statystyki są w kosmos po prostu. To są miliony ludzi, którzy gdzieś tam pośrednio gdzieś, chociaż im coś mignie z MMA Rocks, tak? Mhm. I znajomi tych 100 tysięcy ludzi, czy tam 80 tysięcy, już nie pamiętam ilu, bo nie patrzyłem akurat na liczbę fanów, która z reguły mnie kompletnie nie interesuje. I wiesz, i to, o to chodzi, tak? Liczba fanów cię interesuje? Nie? Nie specjalnie. Dlaczego nie? Wszyscy się o to biją przecież. No właśnie minęło już trochę czasu od tego, kiedy to miało znaczenie, bo kiedyś jak miałeś powiedzmy 50 tysięcy fanów, to 40 tysięcy ludzi widziało to, co wrzucasz. I taki był mniej więcej system. A teraz Facebook stwierdza, że no nie może być bezpłatnym narzędziem do reklamy. Jeżeli wrzucasz coś, co jakkolwiek jest reklamowe, a nawet nie też, jeżeli jest po prostu nieinteresujące dla ludzi, to pokaże 5% twoich fanów, 2% twoich fanów. Dla największych nawet to może być nawet 0,5%, więc jakby walczenie o to, żeby ich pozyskiwać w jakiejś dzikiej ilości, jest po prostu bez sensu. Dużo lepiej mieć nawet wąską grupę ludzi, w twoim przypadku zainteresowanych fotografią, czy doceniających twoje zdjęcia, niż na przykład dodatkowe 5 tysięcy Tajwańczyków z Allegro, plus ludzi, którzy gdzieś tam się kiedyś nabrali, bo wrzuciłeś reklamę, że jesteś czymś innym, oni kliknęli po lub i są przypadkowo tam. Lepiej mieć tych, którzy ten, bo wtedy rzeczywiście dotrzesz do dużej ilości z nich i oni będą reagować, więc to wszystko będzie szło w górę, w górę, w górę. Coraz więcej ludzi będzie widzieć kolejny, tak długo, jak jesteś w stanie
pokazać, że to, co robisz, jest interesujące dla twojej grupy odbiorców. Ogólnie Facebook to promuje, tak? Mhm. Jeżeli jesteś w stanie być interesujący, to będziesz na tym zyskiwał, bo oni nie chcą, żeby ludzie się znudzili Facebookiem. Oni nie mają żadnego interesu w tym, żeby pokazywać na Facebooku nudne rzeczy. A w chwili, kiedy ty coś wrzucasz, to rywalizujesz pewnie z 40 innymi rzeczami w danej minucie, żeby się wyświetlić. I teraz Facebook wybiera, czy twój post będzie bardziej interesował tą osobę na podstawie waszej jakiejś wspólnej mm-hmm. historii, czy na przykład post od Galerii Mokotów. I teraz możesz wygrać, czasem może być tak, że ja zapłacę tyle, że i tak ja z tobą wygram, nazwijmy to, ale jeżeli miałbym tak zawsze wszystko płacić, to po prostu musiałbym wydawać naprawdę duże pieniądze tam, tak? Mm-hmm. A jak patrzysz na, wiesz, na właśnie Facebooki ludzi, zawodników MMA, no to pewnie już Aśka jest tutaj takim wyjątkiem, ale no wiesz, ja mam taką refleksję, że zawodnicy nie są interesujący. Oni nie mają, wiesz, nie robi się w ich życiu, nie dzieje się jakieś fenomenalne rzeczy, oni po prostu budzą się, jedzą, trenują i są po prostu zwykłymi, prostymi, nie wiem, chłopakami, dziewczynami. No i nie mają, wiesz, nie mają charakteru Aśki, która, wiesz, kurde, no jest taka jest, a po prostu są... no nie wiem, ziomkiem, nie? I co ty im powiesz? No stań się atrakcyjny, zrób coś, no wiesz, to będzie już w tym momencie nieszczere, bo oni tacy nie są. No wiesz co, no... I to teraz? Czasem zawodnikom trzeba pomóc wyciągnąć z nich coś, tak? Jakby ja, powiedzmy, nie wiem, czy na przykład Paweł Pawlak. Tak. Podstawowa, po prostu teraz obecnie jeden z moich ulubionych zawodników MMA. Po prostu uwielbiam tego gościa. Hollywood. Ale wcześniej był bardzo jednowymiarowy, nieinteresujący. Naprawdę, jakby powiedziałbyś Paweł Pawlak, to byś chciał, no dobra, ma niezłe łokcie, niezłe to, niezłe tamto, ale o jego charakterze nie powiedziałbyś nic. I przyszła gala w Krakowie, na której miałem okazję 7 dni spędzić z zawodnikami w hotelu. I nie powiem, że to jest moja zasługa, bo były osoby, Dawid Gralka i tak dalej, które bardziej go przyciskały, tak, o to. I Paweł poczuł w sobie, w środku, swojego Conora McGregora, nie? No. I zaczął nagrywać śmieszne filmiki, poczuł się pewniej, chodził w dobrym humorze i być może, gdyby nie nakręcił się tak pozytywnie, to wyszedłby do tej walki i by to wyglądało tak, jak 80% Polaków, którzy wchodzą do UFC, że wychodzą i sami nie wierzą w to, że tam są. Nie ma drugiej takiej nacji. Life coach idzie, uwaga, idzie life coach. Nie ma drugiej takiej sytuacji, żeby jakaś nacja wchodziła na ważenie na UFC i wyglądała, jakby nie wiedzieli, gdzie są. Przecież widziałeś to w telewizji, czy w, no akurat w naszym przypadku to małe prawdopodobieństwo, ale widziałeś to w internecie, na YouTubie 1000 razy, to ważenie, co ten. I oni zawsze tam wchodzą i zawsze wyglądają, jakby po prostu urwali się z choinki. Chociaż to jest naprawdę 3 etapy. Rozebrać się, podejść do wagi czy coś i oni zawsze wyglądają na zagubionych. I to jest właśnie ta różnica między naszymi zawodnikami i ich, że jakby oni muszą w sobie znaleźć. To jest w nich, tak? W sensie to jest w nich. Oni są naprawdę sportowcami najwyższej klasy i w momencie, kiedy przychodzi ten duży ten, to oni sami w to nie wierzą, tak? I to jest trochę problem. I tak samo jest z tym social media. Oni nie kombinują, to jest dla nich takie trochę, dobra, wypada to mieć, zróbmy to na siłę. Ale czekaj, Franek, bo to tak już teraz, wiesz, teraz byś to chciał, żeby to każdy był polskim Conorem McGregorem. I wiesz, to jest takie, kurde, taka dziwna presja, nie? Ej, weź sobie odnajdź coś fajnego. No, to też jest takie, wiesz, kurde, to nie jest to, że każdy jest nieszczęśliwy, siedzi w domu, płacze nie, w kącie i, w pełni, i wiesz, dłubie, wiesz, palcem w szybie, jak pada deszcz, nie? Oczywiście, że nie. Tylko wiesz, każdy z nich ma swoje jakieś unikalne zainteresowania, które mogą trafić. Na przykład, nie wiem, Sztanga lubi jeździć na motorze i naprawdę podczepić mu GoPro i pojeździć sobie czy coś, na zasadzie pogadać o tym, pokazać coś, nawet nie w taki sztuczny sposób, ale na zasadzie niech on się dzieli, ma coś do powiedzenia na jakiś temat, to niech to napisze. Dlaczego? No nie wierzę, to są ludzie o różnych poglądach na życie czy coś, z którymi możemy się zgadzać lub nie, ale dlaczego oni tego nie mówią? Przecież mają... Nie czują potrzeby. No i to jest właśnie ten problem. No ale dlaczego to jest problem? No właśnie, no wiesz. Ja też mam, wiesz, full poglądów na życie i co? Nie siedzę na Facebooku, bo tego nienawidzę, w sensie wyrzucać z siebie jakieś, wiesz, przemyślenia, motta, bo jak czasami czytam moich znajomych, to mam ochotę ich wywalić, no tak? No dobra, ale wtedy nadrabiasz, załóżmy tym, że... No, nagrywam podcast, zdjęcia, także... Tak? Więc... podcast, dokładnie. Akurat to jest może tym przykładem, ale każdy, wiesz. Każdy ma coś innego, tak? W sensie ja nie wierzę, że istnieje osoba, którą nic nie interesuje, nic nie chce nikomu powiedzieć, nic nie chce pokazać. A jeżeli tak, to niech idzie w poziom sportowy po prostu. To pójdzie za tym wszystko samo. To już nie po prostu wrzuci ładne zdjęcie z ważenia, a nie zdjęcie, nie wiem, telefonem sprzed 3 lat, w poruszonym, w słabym świetle. Niech zrobi chociaż ładne zdjęcia i
niech to będzie tak czysto informacyjnie. To już wystarczy, nie? W sensie... Ale kurczę, miałeś przykłady, wiesz, Fedora, miałeś przykłady GSP. To w ogóle nie były medialne postacie, nie? GSP akurat kompletnie tutaj się nie mogę zgodzić, bo on nie był niby medialny, ale jego social media wyglądały bardzo dobrze i nadal wyglądają, wiesz, on wszystko miał dopracowane po prostu do ostatniego tego. Fedor rzeczywiście trochę inna era, a on miał w sobie coś magicznego, w sensie on też mówił o wierze, też założył ten krzyżyk, żeby to ten, każdy w jakiś sposób to manifestuje. No nie ma zawodników, którzy nie mają nic. Jeden wchodzi przy death metalu do tego, to też jest coś. No nawet znajdzie się ta grupa ludzi, którzy słuchają death metalu i powiedzą, o, to jest nasz ziomek, będę mu kibicował chociaż dlatego. Oni muszą jakikolwiek dać powód. No dobra, ale teraz twój pracodawca właśnie wprowadził uniformy, które absolutnie próbują zgasić wszelką różnorodność, a próbują wszystkich wsadzić w jakiś jeden mundur. No i co? Jak twój life coach Georgiew na to wszystko patrzy? No dobra, ale jak zadajesz pytanie? Na zasadzie mam bronić UFC, bo wprowadzili uniformy, czy... Nie, jestem ciekaw, jak wiesz, w twoim tutaj widzę, wiesz, misji każdy powinien robić, na co, wiesz, co potrzebuje, odnaleźć sobie swojego, wiesz, swoje zwierzę duchowe. Wiesz, prawda jest taka, że jeżeli komuś to nie pasuje, to zawsze może nie walczyć w UFC. Nie rób tego, proszę cię bardzo. Są takie rzeczy, na które nie masz wpływu. To jest coś, na czym UFC zarobi bardzo dużo. I też uważam, że to nie jest dobre dla zawodników. Jakby nie wstydzę się tego. No w sensie, no rzeczywiście, umiem sobie. Ja sam na ostatniej gali minęła chwila, zanim to w ogóle zauważyłem, tak? W sensie nie, dla widza to nie jest aż tak wielka różnica. Niektórzy zawodnicy na tym zyskają, ale większość rzeczywiście, przynajmniej na początku, będzie ponosić z tego tytułu jakieś straty. No ale prawda jest taka, że jeżeli coś ci bardzo, bardzo nie pasuje, no to wtedy możesz z tego zrezygnować, albo po prostu znaleźć inne wyjście. No jakby nie ze wszystkiego jest wyjście. To, że trzeba mieć jakby swoją zajawkę, swoje jakieś podejście, to nie znaczy, że zawsze będzie różowo, tak? Czekaj, no bo tak jak powiedzieć piłkarzowi, sorry, jak ci się nie podobają zasady, to weź graj w kosza, nie? No kurczę. No trochę tak jest. No jak chcesz grać w piłkę, to musisz grać w tych zasadach. Ja wiem, że znacznie fajnie by było, żeby było inaczej, tak? Ja to rozumiem. Tylko no nie jest inaczej. W tej chwili to zostało wprowadzone i jakby to się raczej nie cofnie. No jeżeli nie zbiorą się na jakiś pozew sądowy, który wygrają, a nie wygrają tego, no to... No niestety, tak jest. Jakby ja też tego nie popieram. Tak jak KSW miał pomysł, żeby wprowadzić opłatę dla sponsorów za wejście do oktagonu na spodenkach, też byłem absolutnie przeciwko temu, bo uważam, że w polskim MMA nie ma tyle pieniędzy, żeby w takie rzeczy się bawić. To i tak jest, wiesz. Aśka wygrała pas UFC i przez tam 3 miesiące nie pojawił się żaden nowy sponsor, tak? I to jest właśnie... To jest trochę przerażające, więc tutaj jeszcze dobijanie zawodników rzeczywiście nie jest najlepszym wyjściem, ale jeśli największa organizacja na świecie, która i tak płaci najwięcej, daje największą opiekę zawodnikom, to robi, no to kurczę, trochę nie ma wyjścia. Można protestować przed, można protestować po, ale nie zmienisz tego jakby narzekaniem. No już nie chcę przeginać w tym kierunku na zasadzie, że o, nie wolno na nic narzekać, bo ja też narzekam, ja non stop narzekam. Nawet w tym podcaście narzekałem na swoją pracę i nadal tam pracuję, tak? No ale wiesz, no tak trochę jest niestety. No jak gadałem właśnie z Asią, nie wiem czy to było na podcaście, czy już poza podcastem, jak byłem w Olsztynie, i pytałem ją o deal z Irbokiem i co właśnie o tym wszystkim myśli, że wiesz, że tu się jakby odcina część pieniędzy, no bo nie może się tego wszystkiego pokazać wchodząc na ważenie, czy wchodząc do klatki. Powiedziała, że w ogóle to nie rusza, bo ona i tak głównie promuje się nie na koszulkach, tylko właśnie w social media. I tutaj jakby spłaca te wszystkie zobowiązania wobec sponsorów. Czy to faktycznie można tak, wiesz, przełożyć i to można, według ciebie? Można. Wiesz, ja sam negocjuję teraz, nie powiem jaki, bo nie mogę, ale kontrakt sponsorski dla Asi na dosyć duże pieniądze i to jest jeden z głównych argumentów, że zobaczcie, ona teraz jest w Ameryce. Zobaczcie, ile tam jest okazji, żeby pokazać, tam jest na przykład 10 tysięcy polubień pod postem, komentarze z całego świata, to jest międzynarodowa firma. I ja mówię, zobaczcie, ile to jest okazji, żeby pokazać wasz produkt w naturalny sposób, na zasadzie, nie na zasadzie, że teraz wyjmie, załóżmy, nie wiem, jaki może być produkt, no załóżmy, że sprzedają... No koszulka, jakaś tam koszulka. Powiedzmy sobie, no tak. To nie znaczy, że ona musi przez tydzień chodzić w jednej koszulce, w ogóle nie o to chodzi, tylko o to, że jakby może w najważniejszym momencie, w pikowym dniu tego może założyć tę koszulkę, albo może mieć jakieś, nie wiem, wspomnieć o sponsorze w drugim poście, a w trzecim wysłać fanom coś tam. No w sensie akurat koszulka jest dosyć ciężkim przykładem, no bo jakby mówię o przykładzie, który jest bardziej pod elektronikę, tak? No ale wiesz, no tutaj
możliwości są duże i zasięg tego jest wielki i zamiast płacić za reklamę, w pewnym momencie docierasz, jeżeli na MMA Rocks masz zasięg postów, załóżmy w ciągu tygodnia, dajmy na to 4 miliony wyświetleń jakieś tam, no to to nie są takie, to nie znaczy, że 4 miliony osób siedziało i się wgapiało. To znaczy, że może oni nacisnęli, że mój znajomy coś polubił, a ja zobaczę, co to jest, tak? I wyświetliła mi się miniaturka i znikła. Ale to nadal są ogromne liczby. No to masz darmową powierzchnię reklamową. No dobra, ale firmy, wiesz, czy, bo ty pewnie to bardziej jakby śledzisz, czy dla firm, wiesz, hasło a zobaczycie ktoś w telewizji, a zobaczycie na Facebooku, to już te czasy minęły, że wiesz, telewizja nie, no, jednak... Nie minęły, bo tam nadal są starzy ludzie, no. Znaczy, ale wiesz, według ciebie to idzie w tą stronę już zupełnie, czy jednak ta telewizja zawsze, tak, zawsze będzie, wiesz, najmocniejsza w tym wszystkim? W Wielkiej Brytanii rynek tej reklamy digitalowej, czyli powiedzmy wszystko, co jest w internecie, przekroczył już 50%. W Polsce tam, z tego co pamiętam, udział telewizji jest po prostu, budżety telewizyjne są przeogromne, ale w Stanach mają przekroczyć chyba w tym roku, zdaje się, te 50%, czyli już większość budżetów reklamowych jest w internecie. Wideo staje się stopniowo elementem jakby codziennego życia, na zasadzie na Facebooku masz teraz więcej filmów, YouTube to jest, wiesz, te oglądalności tych topowych YouTuberów są często większe niż telewizji i tak dalej. To jest kwestia tego, żeby super sprzęt i możliwości, jakaś perspektywa chociaż utrzymania się z tego były na tyle duże, żeby można było robić to profesjonalnie. Jakbyś 10 lat temu chciał zrobić podcast, to nie miałbyś do tego ani aplikacji, ani oprogramowania pewnie. Musiałbyś to robić pewnie za pomocą jakiegoś nadajnika radiowego, no nie wiem. A dzisiaj to jest dostępne i jest to jakby opcja na zrobienie tego. I pewnie jakbyś bardzo się na tym skupił, to mógłbyś na tym spokojnie zarabiać. W sensie po prostu przebić jakiś tam poziom oglądalności, zapraszając odpowiednich gości i potem robić to, co robi, nie wiem, Tim Ferriss czy jacyś inni, którzy mają milionowe oglądalności i żyją tylko z tego, tak? No i właśnie o to chodzi. Nadchodzi ten czas, ale to nie znaczy, że za 5 lat już będzie telewizja pójdzie do lamusa. Może stanie się bardziej interaktywna, może to się jakoś zatrą te granice, tak? Że jeden siedzi na komputerze i komentuje to, co jest w telewizji i to się tam wyświetla, albo to, co możesz robić teraz za pośrednictwem tej aplikacji Twittera, Periscope. Robisz transmisję na żywo. No i ostatnio był szef OneFC, jadł jakiś lunch w Indonezji. I ja wszedłem na jakąś jego transmisję z tego, że pierwszy raz tego próbuję i zaczynam go pytać, a co to w ogóle jest? On mi zaczyna odpowiadać. Na zasadzie szef OneFC, z którym normalnie nawet nie mógłbym zbić piony nigdy, nie? No to uważam, że to jest taki trochę znak nowych czasów. Na razie są małe możliwości, tak? Bo masz to na telefonie, na tym, ale te czasy nadchodzą. I te możliwości tam są i też dlatego staram się, nie wiem, tu przeszkolić kogoś, tu coś, żeby on wchodził i poznał te opcje, bo myślę, że tego będzie coraz więcej. A myślisz, że wiesz, takie, zawsze tak się mówi, wiesz, były wielkie ery, nie wiem, MySpace'a i innych portali, które upadły. Wierzysz, że Facebook może upaść, czy to już się stało po prostu tak integralną częścią internetu? To już się tak stało internetem praktycznie, bo ja mogę powiedzieć, że rzadko kiedy wchodzę na strony firm, tylko bardziej na ich Facebooki, bo i to faktycznie moje myślę jest ich strona. Tak, no 80% czasu spędzonego na telefonach to są aplikacje i to jest głównie Facebook, Instagram, takie rzeczy. Tak? To nie jest tak, że my korzystamy z internetu więcej, tylko korzystamy więcej właśnie z tych rzeczy przez aplikacje. Czekam, tylko otworzę drzwi i już. Jasne, pewnie, śmiało. To ja w tym czasie powiem, że mieliśmy mały problem techniczny z dźwiękiem wokół jakieś 20 minuty. Mam nadzieję, że to nie było szczególnie słyszalne, ale już Franek wraca. Już jestem. Cześć. Witam całą rodzinę Franka. Także machamy do dziewczyn i wracamy do rozmowy. Dobra, więc zasadniczo, czy ten Facebook stał się taką nieodłączną częścią naszego życia, która nigdy nie zniknie? Na pewno będzie się przeistaczał, może wyjść coś nowego, tylko prawda jest taka, że ludzie mówili, że Instagram to jest następna wielka rzecz, że już nikt młody nie ma Facebooka, wszyscy są na Instagramie. I co zrobił Facebook? Kupił po prostu Instagrama. I Instagram będzie miał niedługo system reklamowy, który będzie się obsługiwany przez Facebooka. I nie wiem, ludzie tak zapowiadają, że jakby ja nie mówię, że to jest niemożliwe, tylko Facebook na tyle, ja notuję wszystkie zmiany i co miesiąc je wrzucam na Facebooka mojego firmowego. I w tym było w tym miesiącu 13 dni i przez 11 były jakieś zmiany na Facebooku. Oni cały czas kombinują, jak to zamienić w taką, oni mieli taką wizję, że Facebook ma być jak ta gazeta w Harrym Potterze, gdzie wszystko się rusza na tym. I trochę to już zaczyna tak wyglądać. Masz teraz więcej wideo, to są rzeczy z autoplaya i tak dalej. Który mnie ekstremalnie irytuje, muszę powiedzieć. Na razie.
później będzie, jak już przejmą ten rynek wideo, przestaną to puszczać z autoplaya, żeby nabijać wyświetlenia, żeby wkurzać YouTube'a, że mają więcej wyświetleń. Następnym krokiem jest ta wirtualna rzeczywistość, że przez Facebooka będziesz chodził w jakichś tam, nie wiem, goglach powiedzmy, i będziesz przechodził koło knajpy i powiesz, tam ci się wyświetli od razu menu tej knajpy i od razu dostaniesz promocję z jakiegoś systemu reklamowego, wejdź do nas, dostaniesz piwo gratis. I będziesz tam wchodził i ktoś za 3 złote sprawi, że wydasz tam 20 złotych i ludzie tacy jak ja będą zarabiać. I to będzie fajne? Będziesz szczęśliwy i ten. Czy ja mówię, że to jest fajne? Wiesz, to się stanie po prostu rzeczywistością. Nikt nie będzie tego oceniał, czy to jest fajne, czy nie. Niedługo ludzie przestaną się zastanawiać. Wiesz, kiedyś ludzie się zastanawiali, czy internet jest fajny, czy nie jest. Mhm. No dzisiaj trochę dziwne, no w sensie nie wyobrażasz sobie. Znaczy ja ci powiem tak, na przykładzie. Kiedyś jechałem, jechałem polskim busem do Warszawy. No. I mój telefon zadzwonił i powiedział do mnie, hej Piotrek, właśnie jedziesz do Warszawy, twój numer biletu to i to, uważaj, bo za 3 km będą korki. I stwierdziłem, zesrałem się w zbroję, nie? Bo stwierdziłem, to jest jakiś absurd, to nawet nie była, to była aplikacja nagle z Google'a, która nawet nie wiedziałem, że coś takiego w moim telefonie może się wydarzyć, który nie wiem skąd wiedział, że ja nie siedzę w autobusie. No. Bo dziś zczytał po prostu pewnie z mojego maila jakiś autobus, wsadził do mojego kalendarza. Dlaczego? Aplikacja Google, jak jesteś zalogowany, sprawia, że jak wyjdziesz na taką stronę, nie pamiętam jej konkretnie adresu, ale spokojnie to sobie zgooglujesz, możesz zobaczyć co do centymetra, gdzie byłeś, w sensie na twojej mapie na przykład, powiedzmy na mapie Trójmiasta zobaczysz wszystkie miejsca, po których się poruszałeś na zasadzie kreski porysowane, tak? I o której i ten. I on ci powie, gdzie ty śpisz, powie ci, gdzie jedziesz do pracy, która jest droga najlepsza do pracy, wiesz, i takie rzeczy. I oni na tej podstawie będą dobudowywać funkcjonalności, że tu omiń korki, tu zrób to, tu zrób tamto, tu są fajne knajpy, tu jest fajne to. Czy to jest fajne, to jest nieuniknione, tak? W sensie mi też wiele rzeczy na Facebooku, na tym się nie podoba. To nie jest tak, że... Nie, wiesz, ja nie mówię, że to jest negatywne, bo szczerze mówiąc, to się cholernie przydało, nie? Bo powiedzmy sobie, widzę, że są korki, wow, super, dzięki. No tak, tylko tak. Skurczybyku, skąd ty to wiesz, tak? Że ja tu właśnie siedzę w tym pomieszczeniu, tak? Na przykład. No i właśnie, kurczę, no wiele tych rzeczy jest fajnych, wiele jest niefajnych, ale one po prostu, ich się nie da uniknąć i ja też nie jestem nakręconym, wiesz, Mateuszem Grzesiakiem, który krzyczy, że jest super, wow, coś tam. Ja po prostu wiem, że pewne rzeczy są nieuniknione i albo się do nich dostosujesz, albo będziesz siedział i narzekał, że jest coraz bardziej tak, jak ty nie lubisz, tak? Mhm. Nie chciałbym przejść na emeryturę i stać się wyrzutkiem w wieku tam powiedzmy 40 lat. No jakby... Trochę to jest taki świat. Na szczęście te rzeczy są coraz prostsze i coraz bardziej dostępne, sterowane głosem, więc każda babcia zaraz będzie mogła powiedzieć telefonie, powiedz mi, gdzie kupię włóczkę. No to już jest, no w sumie Siri w Apple to już robi. Wiesz, tak. Niektóre te rzeczy muszą na polski dotrzeć, rynek, żeby były bardziej funkcjonalne po polsku, żeby to się obsługiwało, wiesz, przez babcię na zasadzie dwoma kliknięciami. Mhm. Przyjdzie to. I myślę, że no... Nie ma wyjścia, jak się z tym pogodzić, tak? Zejdźmy trochę z powrotem na rynek MMA. W sumie tak naprawdę jedyna organizacja, która no, u nas jakoś działa mocniej na Facebooku, to, no, to jest KSW, tak? Mm-hmm. Od jakiegoś czasu przejął to... Długo. Dlaczego tak powiedziałeś? No, tu nie, no w sensie to jeszcze nie, no powiedzmy nie jest pewne, ale dążę do tego, żeby jeden z ich konkurentów jakby zdecydował się na... Jakby mam pomysł na jego promocję, chciałbym to zrobić z przekonaniem kompletnie nie ze względu na pieniądze, tylko ja gdzieś tam sobie założyłem, że to środowisko MMA mnie wydało. Ja pozyskując pierwszą pracę powołałem się na to, co zrobiłem w środowisku MMA i że chciałbym wrócić i zrobić coś. Jaka to organizacja? No powiedz. No nie mogę powiedzieć, bo z tego co wiem, to kogoś tam już zatrudnili do tego i jakby, aha, wiesz, ale to jest wszystko jest do przejścia, tak? No dobra, ale co, a Wojek się ciebie podpytywał, kiedy to przejął wszystko swoje ręce po Arturze Przybyszu? Tak, całkiem niedawno. No i co mu powiedziałeś? Powiedziałem mu parę trików, jak wykorzystać Facebook Ads, czyli ten system reklam na Facebooku, żeby za te same pieniądze mieć powiedzmy 35% lepszy efekt. I no jakby nie zdradzając jakichś tam szczegółów strategii KSW, bo jak widać można robić i z KSW i z UFC, to nie znaczy, że to będzie jakieś nie wiadomo wielka rywalizacja, ja to zrobiłem kompletnie, znaczy z przyjemnością. Jakby to nie jest tak, że oni teraz zaczną używać tych reklam do wszystkiego, wszystko będzie po staremu, ale jak już użyją tych reklam, to użyją tego lepiej, więc myślę,
zmiana będzie w zasadzie niezauważalna dla widza, będzie zauważalna dla nich, bo będzie więcej przejść na stronę, więcej przejść do sprzedaży biletów i tak dalej, ale dla fana to będzie niezauważalne akurat. Mm-hmm. Tym bardziej do samej reklamy. Im nie mówiłem, jak robić content czy coś, bo to, co oni wrzucają, uważam, jest fajne i mają i dobre zdjęcia, i dobre filmy, i dobre trailery, i wszystko, więc jakby tutaj nie ma co cudować. To nie jest organizacja, którą trzeba prowadzić za rączkę. Oni robią parę błędów, ale nie związanych akurat z social media, tylko z szerzej pojętą promocją. Jakie to błędy, Franek? Powiedz nam teraz, tu i teraz. Wiesz co, no po pierwsze, może ty mi odpowiedz, tak. Jak widzisz KSW w momencie, kiedy skończy się Pudzian, Mamet, Michał Materla i ich trójka. No tak samo jak widzę, jak kończy się w UFC, nie wiem, Ronda Rousey, John Jones i paru innych gwiazd. Dobra, ale powiedzmy, teraz można wskazać następców, tak? Skończył się tam Brock Lesnar, ten, zaczął się McGregor, Ronda, Asia, Jędrzejczyk i tak dalej. Da się wskazać. A gdzie byś wskazał w KSW tych następców? Czy wiesz co, KSW zawsze będzie miało ten problem, że będzie ligą tego drugiego garnituru, tak? No i wiadomo, że zawsze ktoś będzie... Na polskiej scenie, tak? W sensie, chodzi mi o... No masz, wiesz, Borysów, Gamrotów, wiesz, całą młodą krew, która to, wiesz, to się pojawia, to nie można tak powiedzieć, że o, tam nikogo nie ma, bo zawsze ktoś się pojawia, tak? To jest naturalne, tak? No wiadomo, że niektórzy zawodnicy przychodzą na emeryturę, idą wyżej, bo zawsze właśnie tu problem KSW jest taki, że zawsze jest to UFC, do którego każdy zawodnik będzie dążył, no i oni się tego nie uwolnią, choćby stanęli na głowie, tak? No to na pewno, tylko wiesz, dla mnie jest kwestia tego... I nie można za to ich krytykować. Tak, tylko co oni teraz robią, żeby już teraz oprócz trailerów przed walką, tworzeniem jakiejś tam historii dotyczących tych zawodników, co robią i tak lepiej nawet niż UFC. W sensie na UFC przyjdziesz i masz historię do 3-4 walk. W KSW masz historię w zasadzie do każdej walki i to jest naprawdę dobre dla standardowego widza. Ale co w okresie między galami robi się, żeby lansować, wciskać do mediów, na rozdania nagród sportowych, na ten... To jest akurat usługi PR-owe. Ja tego nie robię, więc jakby ja nie mówię o tym dlatego, bo chcę komuś coś wcisnąć, tylko to jest naprawdę potrzebne. Oni potrzebują tego, żeby Borys na gali w Poznaniu jakiejś tam rozdał nagrodę, żeby go pokazało TVP, a nie Polsat i żeby na przykład powiedzieli, to jest świetny zawodnik z Poznania, nasz lokalny, który teraz wręczy nagrodę, statuetkę za coś tam. I tego typu rzeczy. I tego bardzo brakuje, takiego... Ale masz co chwilę Mameda w jakiejś gazecie, to jakiś wywiad, jakiś, wiesz... No tak, no ale no to wiesz, no trudno, żeby, nie wiem, tam kurczę, zawodnik, który jest na jakiejś na undercardzie, wiesz... Borys, ci mistrzowie i tak dalej, wiesz, o to chodzi. W sensie, ja nie mówię, bo ja nie chcę się, wiesz, tego się nie da powiedzieć, powiedzmy, nawet w 15 minut, tylko gdzieś mam taką poważną obawę, że skończy się tam trzej zawodnicy i te hale będą już za duże dla tych następnych, dla następnego pokolenia, że jednak na KSW przez to, że oni zbierają pieniądze z tego, że tam przychodzi taki widz trochę mniej, taki bardziej lightowy, nazwijmy to, to w pewnym momencie, kiedy zabroni... Żebyśmy się nie zrozumieli, ja też myślę, że no to jest ogromny problem, że oni mają takie 3, może 4 filary i na tym się kończy. No tylko to chyba jest problem każdej organizacji, no wiesz, UFC też robi teraz, zobacz, ile gal, których po prostu nikt nie chce oglądać, bo tam jest full no name'ów. I no masz gale w Polsce, gale w Berlinie właśnie, no to wiesz, to są tak lokalne wydarzenia, że pewnie tylko hardkorowy fan ze Stanów to obejrzy, tak? Tam już jest trochę inny model też biznesowy, nie? W sensie UFC, niektórzy mówią, gala UFC była w Polsce była porażką, bo nie wyprzedali biletów, bo nazwiska były nieznane, bo zawodnicy byli złapanki. Tylko sęk w tym, że gala UFC w Polsce kosztowała UFC bilety lotnicze dla zawodników, pensje zawodników, pensje dla obsługi, która zrobiła jeszcze dwie inne gale w tym miesiącu. I co poza tym? Promocja była kanałami Event Teamu i darmowo w social media. Wiesz, to się bardzo zwróciło. Tak? No hala jeszcze, koszt hali. Tak? No tak, koszt hali, no ale wiesz, bilety, myślę, te tam 10 500 biletów jakby sprawiło, że to się zwróciło, tak? Spokojnie, więc ta gala się zwróciła i była, nie powiem, że była wielkim sukcesem, ale była krokiem do przodu dla UFC, a nie krokiem do tyłu. I właśnie to jest ta różnica, że oni jadą na tej marce UFC. KSW też ma mocną markę, ale nie wiem, czy na tyle mocną, żeby tylko na tym się utrzymać na przykład za 3 lata czy coś. No to jest taka trochę, jakaś tam smutna, znaczy, trochę konkluzja, może coś jasne, zmieni, tak? Ale to wiesz, no to chyba tutaj nie można szczególnie KSW jakby krytykować za brak próby tworzenia tych gwiazd, tylko ich problem jest taki, że jak te gwiazdy się stworzą, tak jak masz na przewidzeniu tu Borysa i Gamera, no to chłopaki nie kryją jakoś szczególnie, że ich celem nie jest bycie wieczną gwiazdą KSW, tylko chcą być
nową gwiazdą UFC. No o tym nie wspominałem, bo nie chciałem, jakby, nie wiem, ja nie wiem na ile to jest jakieś tam jasne, ale skoro to mówisz, to ja troszeczkę jakby wyszedłem z obiegu, więc nie wiem na ile to się o tym mówi, tak, ale też myślę, że ich ambicje są w UFC, więc jakby znaczy, to jest no na razie, problem, wiesz, na razie chłopaki się biją tutaj i jest im tutaj dobrze, tak, no ale no Gamer pewnie za jakiś, no kurczę, rok, dwa, czy nawet u mnie już w podcaście wspominał, że no kurczę, gdzieś to jest w jego głowie, no bo trudno, żeby nie było, tak? Ktoś się, wiesz, jest kurde judoką, to chce wybić się na olimpiadzie, a nie na zawodach wojewódzkich pomorskiego, jasne, tak? To jest właśnie kolejny problem i tak naprawdę, mówię, ten okres między galami mógłby być lepiej wykorzystany, właśnie więcej wykorzystać tego PR-u, wciskania tych ludzi do mediów, żeby oni też mieli poczucie, że KSW jakby daje im coś więcej niż dwie walki w roku za przyzwoite pieniądze i wiesz... W sensie też cię to... trochę zatrzymam, bo wiem, że Wojek nieraz ma ten problem, że kiedy teraz próbowali robić trochę tak wzorem, wiesz, UFC Embedded, te swoje blogi zawodników, to ich głównym problemem było to, że zawodnicy tego nie chcieli robić. Ale w UFC też nie chcieli, tylko ich zmusiliśmy po prostu. No tak, ale widzisz, to jest też ten problem, nie? Że to nie jest tak, że KSW siedzi i mówi, mamy wywalone, bo mamy Pudziana i generalnie wszystko nam wisi, nie? Nie, tam siedzi, wiesz, Kawul, Martin, Wojek i parę innych jeszcze naprawdę mądrych osób i oni myślą, jak to wszystko pchnąć na inny level. No naprawdę mogę powiedzieć z ręką na sercu, że z Kawulem parę razy gadałem i widzę, jak on kombinuje, żeby to wszystko podnieść do góry. Nie przeczę, tak? I jeszcze jedna rzecz, na przykład teraz ostatnio spotkałem tam Michała Wlazło, od nas zawodnika i on na jakiejś rumuńskiej gali, tam jak nie pamiętam, nawet tej skrótu, mieli jakieś takie małe szkolenie z PR-u dla zawodników, jak co robić i jak w ogóle powinny wyglądać gale. No i główny przykład to nie była gala jak UFC. Główny przykład to była gala KSW z Gdańska. No i bardzo fajnie. I więc wiesz, to tutaj jest takie, to znowu tak wiesz, łatwo powiedzieć o KSW, że o im czegoś brakuje, nie? No ale oni są też w znacznie gorszej sytuacji niż UFC pod takim względem, tak? Wiesz, tylko ile ja bym złego nie powiedział na KSW, to ja zawsze uwielbiałem KSW od początku, od samego początku, jak tylko dotarłem na swoją pierwszą galę KSW, jak pierwszy raz, wiesz, jakby nawet napisałem coś złego na ich temat czy coś, to koniec końców ja jestem dumny z tego, że KSW jest w Polsce, tak? I mówię to z perspektywy, gdzie płaci mi konkurencja i tak dalej, więc jakby ja tylko cały czas kombinuję, jak oni, to nie jest to moje takie, wiesz, takie marzenie tam tych ludzi, co mówią, że to jest show, freaky, ustawione walki, tylko na zasadzie, co jeszcze uważam, że można by było zrobić bardziej profesjonalnie, lepiej. Kogo zaangażować i tak dalej. Jakby, akurat to jest działka, na której ja się nie znam, ale znam ludzi, którzy mówili mi, że oni by widzieli to tak, jakby ja im ufam, że rzeczywiście można by było to I powiedziałeś to Wojkowi podkręcić. Wszystko. Powiedziałem i on też się zgadza i myślę, że ostatecznie Martin z Kawulem też jakby prędzej czy później się zdecydują na te rzeczy, które gdzieś tam parę głosów im podpowiada, bo to jest po prostu naturalny etap ewolucji. Tylko ja się boję, żeby nie przyszło tak, że przyjdzie ten moment, kiedy skończy się ten pik Mameda Pudziana na wszystkich i już będzie trochę za późno na tą ewolucję, że po prostu to nadal będzie funkcjonować, ale już na dużo niższych obrotach i trzeba będzie się pogodzić z tym, z takim spłaszczeniem, które nastąpiło też w UFC do czasów McGregora znowu i Ronty. Że był taki moment, że w zasadzie wszystkie pay-per-view szły w dół i tak już była taka atmosfera trochę porażki, tak? Czy co tu zrobić, żeby to jeszcze wskrzesić do tego poziomu UFC 100 czy coś takiego. No i teraz gdzieś znowu się udaje to robić. Pomimo tych niektórych decyzji kontrowersyjnych, tych gal, które się uznaje za nieudane i tak dalej, tak? To gdzieś oni też wykombinowali. To tak właśnie trochę wrzucając kamyczek do twojej działalności w UFC. Mówisz, że no, było sporo słów krytyki o galach tam w Polsce czy w Berlinie. Ty mówisz, że to nie było tak źle do końca. Dlaczego David Allen odszedł? Znaczy powiem tak, UFC to jest wielka korporacja, nie? Aha. I ja nie mam bezpośrednich dostępów do żadnych informacji więcej, niż są mi potrzebne do pracy. I ma to mój przełożony, znaczy moja przełożona konkretnie i jej przełożony i tak dalej. Więc to jest tak, że dopiero gdzieś tam 5 leveli wyżej jest to biuro w Las Vegas i tam się wszystko decyduje. David Allen teoretycznie odszedł z jakichś tam prywatnych tych. W praktyce oni oczekiwali, wiesz, właśnie to jest znowu, wracamy trochę tak jak w agencja. Duża agencja jest korporacją, UFC też jest korporacją i to jest pewien punkt wspólny. To, że coś się zwróciło i zarobiło, to nie znaczy, że oczekiwania wobec tego nie były na przykład dwa razy wyższe. I no i możliwe, że po prostu taki mam trochę typ, ale to nie jest żadne, broń Boże, oficjalne stanowisko czy jakieś moje super dojście. Mówię absolutnie ze swojej intuicji,
że po prostu te gale ostatnie, te deale telewizyjne, te innego rodzaju decyzje, jak zostały sprowadzone do czystych liczb, to się po prostu kompletnie nie spotkały z tym, jaki był plan UFC, że oni oczekiwali, wiesz, wybuch tutaj, eksplozja po prostu popularności, nowe gwiazdy, a nagle się okazało, że no, że nie, że to po prostu się zwróciło i że drugie wejście do Polski będzie... Moim zdaniem nie została ta szansa w pełni wykorzystana, bo wchodzi się pierwszy raz tylko raz. Zwróciło się to, ale drugi raz będzie ciężej. Trzeba będzie już wejść z czymś mocniejszym. Na zasadzie jest naprawdę czymś sportowo na wyższym poziomie, aha, też myślę. Dokładnie, o sportowym. Ale wiesz co, no bo też tutaj jakby głównym... Nie trzeba było tak krzyć, przepraszam, jeszcze żyć przyzwę. Żeby nie trzeba było tak krzyć, dlaczego to jest super, tylko żeby to po prostu było super, tak? No ale to ty... No może Michał też powiedzieć, że nie byłeś wielkim fanem tego, jak było promowane UFC w Polsce. I to też było jakby tutaj głównym naszym, no pamiętam, jak ty siedziałeś i kręciłeś głową, że to tu się dzieje. No bo to też się odbiło trochę na tym, że ta gala no, tak się nie odbiła właśnie echem dużym, no bo praktycznie promocja opierała się na paru portalach lokalnych, branżowych, plus paru materiałach w Polsacie, no i naprawdę to... Na można... przyjaźnionych mediach, które w zasadzie... Właśnie MMA Rocks to jest trochę taka moim zdaniem jasna strona mocy, bo to ile rzeczy tyle rzeczy o UFC, teraz które zostały... Teraz już nikt ci nie uwierzy, teraz będzie wyglądało jak żebyś wiesz, wchodzisz nam w tyłek, nie? Nie, serio, to ile rzeczy przepchnęli ludzie z MMA Rocks dotyczących UFC, czy nawet Gal KSW, czy coś do mediów, przez swoje kontakty, przez swoje doświadczenia, to po prostu ja czasem dziwię się, że... Tyle osób jest anty-MMA Rocks. O Jezu, nikt ci nie uwierzy teraz. Znaczy, no okay, nie, miło ale mi dziwi mnie to. No. Ale dziwi mnie to. Tak, bo ja wyszedłem trochę z tego obiegu. Ja w MMA Rocks podziałałem z rok czy coś i w zasadzie w dużej mierze później to już były spontaniczne jakieś pojedyncze rzeczy. Ale nie zmienia to faktu, że ci ludzie za każdym razem, jak ich spotykam i tak dalej, i w sumie też czuję się częścią tej wspólnoty. Spotkaliśmy się na przykład w Berlinie i w pewnym momencie usiadłem i patrzę, że to jest swego rodzaju dream team, że to jest po prostu, nie wiem, jeden koleś, który jeśli chodzi o menadżerkę, układanie rozpisek zrobił dużo dobrego. Jeden koleś, który zrobił 1000 wywiadów i tak dalej, które naprawdę rozpropagowały to. Jeden koleś, który komentuje to i tak dalej, na przykład po angielsku typu TJ. Jeden koleś, który wszedł do KSW i w dużej mierze przyczynił się do tego, że poziom sportowy KSW zaczął być faktem, a nie taką trochę ten. I mógłbym tak wymieniać, jakby wiesz, no jakby też nie ukrywajmy, no jeżeli jest ktoś te zdjęcia w polskim MMA, to jesteś prawdopodobnie no, pierwszą osobą i potem jednak jest długa przerwa, mimo tego, że są ludzie, którzy też robią dobre zdjęcia, to ten. I to mi się wydaje, że to jest taki coś a la Dream Team. Ja bym chętnie stał się taką osobą, jeśli chodzi o social media, że ktoś chce rozpromować coś i nie chodzi tu o moje zyski, tylko żeby zapytał mnie na zasadzie, jeżeli organizuje ktoś galę MMA, niech napisze do mnie, ja mu powiem, jak w cenie jednego billboardu dotrzeć do kurde kilkudziesięciu tysięcy ludzi w miejscu, gdzie jest gala i tyle. I o to mi chodzi. Wrzuci coś dobrego do tego środowiska. Jeżeli już tak słodzisz nam, jeżeli pomocą UFC, no to warto też zaznaczyć, że jak UFC zapytało się, hej, czy pomożecie nam znaleźć kogoś do social media i PR-u, no to wysunęliśmy, powiedzieliśmy, hej Franek, coś dla ciebie i tak no się tam i dostałeś. Właśnie o to chodzi i teraz staram się to też jakoś też oddać, bo jakby ja to wszystko doceniam. To, że Tomek Nowosielski pomyślał o mnie i mi to jakoś gdzieś tam najpierw mi to zapodał, potem się pojawiło na redakcyjnym mailu, ostatecznie rzeczywiście ja to dostałem, to jestem z tego, jestem za to naprawdę wdzięczny. Jestem teraz gotów wziąć mu i teraz kupuję naprawdę fajny sprzęt do wideo i jak będzie coś trzeba zrobić, to ja z przyjemnością pojadę i to zrobię, chociaż powiedzmy, jakby teoretycznie mi się to nie przekłada, ale właśnie też chciałbym spłacać ten dług, tak, i środowisku temu i temu wszystkiemu, bo kurde, to jest naprawdę... Ja pamiętam te akcje, jak na PLMMA wchodziły się na jakieś lewe akredytacje i widziałem tych chłopaków, którzy robią wywiady z zawodnikami, żeby im jakby pomóc się rozpromować u gościa, który non-stop na nich jechał. No. W sensie jeden koleś po prostu promuje się te gale i PLMMA i to wszystko. Nie wiem, może było jakieś przykazanie, żeby tego nie rozgrzybywać znowu, ale no trudno. Jasne. Prawda jest taka, że były te gale, były promowane na MMA Rocks, MMA Rocks i tak zbierało za to, byli promowani ci zawodnicy i naprawdę to się zrobił jakiś taki absurd, że tyle osób jakby pluje na to, co zostało fajnie zrobione, tak? Już nie mówię, no dobra, nieważne. Nie, serio. Nie, no to wiesz co, znaczy, no to jest temat Mirka, tak, który jest jaki jest i jest to... No, temat już przerobiony na wiele rzeczy, tylko no, znaczy, zawsze mi to tak właśnie bolało, że wiesz, padają takie te wszystkie oskarżenia wobec ludzi, którzy no,
wiadomo, teraz ta sytuacja się trochę zmieniła, no bo po prostu Mirek już tyle nas napluł, że też każdemu to już średnio leży i się po prostu nie za bardzo lubimy. Ale był taki moment, że pamiętam, jak taki naprawdę moment, który tak zapadł mi w pamięć, to jest jak pierwszy główny atak Mirka na Pawła Kowalika, gdzie naprawdę wymyślał go, naoskarżał i to było już tam parę ładnych lat temu, ale pamiętam, że jak zadzwoniłem do Pawła z takim pady przyjęciem, mówię, ty, co się w ogóle stało? I naprawdę po głosie Pawła widziałem, że jest mu tak strasznie głupio i smutno i źle, że no po prostu, bo on no nic nie zrobił, tak? A no po prostu Mirkowi coś odpaliło, że uznał go w tym momencie za wroga, bo szkodzi jego interesowi. No i kurde, i takie to się wszystko potem posypało, tak? I no żeby to był jeszcze facet bez winy, nie? A naprawdę no, liczba długów i krzywych akcji, które odwalił, no teraz bierze się za sport amatorski. No nie jest to wielką tajemnicą, że bierze się za sport amatorski, bo tam nie trzeba płacić. I jest to, wiesz, jest to, kurczę, smutna sprawa, nie? No i ale wiesz co, ja pamiętam nieraz czytam z TJ-em, czy właśnie z Tomkiem Nowosielskim, że i już też inne media branżowe, nie? No to twój były pracodawca jest tutaj głównym naszym hejterem na zapleczach. Nieraz próbowali nas oczerniać, robić rzeczy i zawsze po prostu wychodziliśmy z założenia, róbmy swoje. No tak, róbmy naprawdę swoje, bo środowisko jest na tyle małe, wąskie i wszyscy się naprawdę znają, że to prędzej czy później po prostu wyjdzie na jaw, tak? I tak w sumie to się... Ilu zawodników od Mirka, jak tylko wychodzi spod jego zasięgu widzenia, po prostu mówi wprost, że trenuje tam, walczy na tych galach, bo po prostu nie mają w chwili obecnej innego wyjścia, a że też na to patrzą w ten sposób, tak? I on właśnie, że takie... Ale tych postaci jest więcej. To jest trochę smutne. A propos właśnie krytykowania, bo to wiadomo, że jesteśmy przeciwko UFC, to były w ogóle tak zabawny dwugłos, jak w jednym, jakby to potrafiłem otworzyć, nie wiem, Facebooka, e-maila i zobaczyć na przykład tutaj wrzuty Mirka, jak to my niszczymy UFC, otworzyć maila z zapytaniem od UFC, hej, pomóżcie nam z czymś takim, bo schemat jest ten problem, ty tam coś piszesz, hej, słuchajcie, jest taka akcja, robimy to i to. I to było takie... I tutaj widzę, wiesz, komentarze, tak, MM Roxy jest w ogóle do dupy, wszyscy chcą zniszczyć, są na usługach KSW, a tu widzę po prostu konwersacje z ludźmi z UFC, tak. Gdzie my im pomagamy po prostu organizować tą cholerną galę, nie? Tak. I są zachwyceni. No, i są zachwyceni, dostaję maila od Sherdoga, hej, to od Jordana, Piotrek, robimy zdjęcia, TJ też podłączony, będzie robił wywiady i sobie myślę, co tu się w ogóle dzieje, nie? I teraz, wiesz, teraz ty musisz wejść w rozmowę z takim już cymbałem, który po prostu się ubzdurał, że po prostu jesteś zły i on to rozpromuje. I musisz to tłumaczyć, nie? I musisz to teraz tłumaczyć. I ludzie szukają w tym i to jest prawdy, nie? Tak, i to jest najgorsze, że nie ma w tym żadnej prawdy, ale przez to, że ktoś tak powtarza, to się zaczyna, ale coś musi w tym być. Oni na pewno za plecami to robią to, a za plecami to w ogóle, wiesz, że spiskują jak tu coś tam. No nawet nie wiem, w sensie przez to, że to jest tak głupie, to ja nawet nie potrafię przekonująco powiedzieć, co tak. Można byłoby zarzucić. No i to był nasz główny problem, że z tym się ciężko rozmawiało, bo to było tak absurdalne, że no i co ja mam? Mam teraz się tłumaczyć z tego, że nie jestem przekupiony przez KSW i chcę zniszczyć UFC. Tak. No weź się z tego tłumacz, usiądź i się z tego tłumacz. Nie? No i co? No ale na szczęście widzisz, no wiesz, możemy spotkać się na gali, czy w Krakowie, czy w Berlinie, wypić piwko, o tym pogadać i to jest najważniejsze, tak? Że to wszystko jakoś tam się toczy do przodu. Wypić piwko z ludźmi z UFC też, którzy pozytywnie do nas podchodzą i tak dalej, więc jakby, nie wiem, i z KSW też myślę, że do większości... Tak, nie no, to w ogóle wiesz, to są jakieś pojedyncze osoby, które mącą i to jest ich sprawa, ich świat, jak chcą być w takim klimacie. Teraz no, jestem trochę w Warszawie przy okazji właśnie, wiesz, tej konfliktów menedżerskich, które się pojawiły i też mi się to po prostu na maksa nie podoba i też jakby właśnie przyjechałem tu porozmawiać z parą osobami, żeby to jakoś tak wyklarować, żeby każdy powiedział, co o tym myśli, no bo po prostu, wiesz, to jest zakulisowo wszyscy wiedzą, co się dzieje, ale wiesz, przez oficjalne komunikaty to brzmi dziwnie, nie? Więc polskie MMA, nie? Polskie MMA. Ale powiedz choć to o tym UFC, bo jak ci tam pracuje, jak tam w ogóle, wiesz, wygląda twoja rola i co ty tam dokładnie robisz? No ja działam głównie na tych ich kanałach promocji social media i w zasadzie... Ty piszesz te wszystkie rzeczy po polsku, tak? No, tu jest trochę ryzyko, bo jakby no nie chcę
ich krytykować, ale czasem szli drogą na skróty i wycinali sobie fragmenty po polsku odmienione przez inne przypadki, albo robili, no tak, skoro 11, sob, coś tam, to sobie to przestawimy, no i potem wychodziło, że coś po polsku było źle, więc jakby to nie ja, że tak powiem, no muszę umyć rączki od tego, bo staram się robić dla nich te rzeczy jak najschludniej, jak najlepiej potrafię. No i tak naprawdę zdarzają się sytuacje, że nie potrzebują czegoś dodatkowego, czegoś naraz, jakiegoś, nie wiem, czy kontaktu, czy coś zrobić dodatkowego, ale zasadniczo to jest przede wszystkim to. Ja cały czas próbuję, cały czas, za każdym razem, jak wystawiam jakąś tam kolejną, tam małą fakturkę, to im mówię, słuchajcie, może zróbmy czegoś więcej, może zróbmy to, zróbmy tamto, weźcie tego, weźcie tamtego. I tam jest jeden problem. Oni by chętnie zrobili więcej, tylko tamten digital team tak zwany, to jest 6 osób, które mają roboty przy iluś tam krajach i robienie czegoś więcej po polsku powodowałoby, że osoba, która by to akceptowała na Polskę i też akceptuje na Niemcy i też akceptuje na coś, miałaby dużo więcej roboty. Więc to nie jest tak, że oni nie chcą inwestować więcej w Polskę, tylko na dzień dzisiejszy brakuje im sił przerobowych. Mhm. Możliwe, że w pewnym momencie zaufają już na tyle na podstawie jakiegoś doświadczenia, że będzie można tu zrobić więcej. Nie mówię o Twitterze po polsku, bo taki był na początku pomysł, ale uważam, że za mało jest tam grono tych fanów. No szkoda rozmawiać Twitter, teraz Twitter w Polsce, tak jest no, jeszcze nierozwinięty. Bardzo, bardzo, bardzo wąska grupa by tam mogła to odebrać, a nawet więcej na tym Facebooku, nawet może jakieś inne. No, jakby nie mogę tu sprzedawać tych teraz pomysłów, ale cały czas staram się im zasugerować, że mogliby tak jakby, że polski fan czytając coś po polsku, widząc plakat UFC po polsku, czuje się bardzo doceniony, moim zdaniem. To znaczy, to jest ja widziałem te pierwsze reakcje, jak UFC zaczęło pisać po polsku na Facebooku, tak? I widziałem te komentarze na zasadzie, wiesz, że to jest fajne, że to jest miłe, że oni to doceniają. No i wtedy ludzie mają poczucie, że ten rynek... Że UFC jest w Polsce. Tak, że jest w Polsce, a nie, że raz na rok wrzuci wędkę, złowi co się da na tą wędkę i zabierze to, tak jak to próbują przedstawić włodarze Federacji KSW, co też nie jest prawdą tak naprawdę, bo tam też siedzą ludzie z taką samą zajawką jak oni. I mówię tu też o tych szczytach. To nie jest tak, że tam na górze są jacyś biznesmeni, którzy chcą zedrzeć ze wszystkich rynków. Oczywiście wszystko się sprowadza do zysków, tak jak w KSW, ale no nikt chyba nie zarzuci Dejnie, że on nie ma na to zajawki, tak? Gdyby nie miał to zajawki, to by umarł już dawno. Właśnie. Tak. Tak w sumie blisko tej powtarzające się jakieś dolegliwości, to nie jest wynik tego, że jest słaby fizycznie, tylko z tego, że cały czas jest w pełnym cugu, nie? Po prostu... To już wielokrotnie się ludzie zastanawiali, jak on długo jeszcze jest w stanie żyć w taki sposób, bo po prostu jest permanentnie w ruchu, permanentnie w pracy, permanentnie lata, permanentnie zmienia strefy czasowe. Dokładnie samo. Bruce Buffer ląduje w Krakowie i idzie na siłkę zasuwać, bo mówi, że mu to pomaga i następnego dnia daje czadu, a potem się zawija i za tydzień jest gdzieś indziej. I oni tego nie robią dla pieniędzy, bo oni już większość z nich dawno mogłoby odejść na emeryturę, tak? To nie o to chodzi, tak? Ale co, no właśnie masz przy okazji takiej, wiesz, gali szansę poznać tych wszystkich takich, wiesz, te wszystkie persony mniej lub bardziej znane. Jak, wiesz, jaki jest twój odbiór? Czy w ogóle wchodzisz w jakieś interakcje, czy jesteś zajęty i nie masz... Wchodzę, trochę nie wchodzę. Zależy z którymi, bo niektórzy widać, że są tam i że są zdystansowani, albo są bardzo zajęci, albo coś, a są tacy, powiem tak, są dokładnie tacy sami, jak są na tych filmach. To nie jest tak, że jeden, no chyba mogę to powiedzieć, no tylko Mirko Kropkop jest jakimś dziwnym, obrażonym na wszystko gwiazdorem z takich ludzi, z którymi miałem okazję porozmawiać. To nie jest tak, że mnie zlekceważył, mam jakiegoś focha na niego, tylko widziałem, jak się odnosił. Na zasadzie każde pytanie, wyjść do fanów, podpisz plakat, to było, mam to w kontrakcie? Nie, to nara. Ale cała reszta, powiem szczerze, dokładnie co do centymetra, mówią to samo, myślą to samo, wiesz, tacy ludzie jak Dan Hardy, John Gooden, nie wiem, David Allen jeszcze niedawno, oni są tacy, jacy są w wywiadach, jacy są w różnych rozmowach i tak dalej. I to jest fajne, bo podchodzisz do nich i wiesz, o czym możesz z nimi porozmawiać i oni to ci rozwiną jeszcze dalej, niż rozmawiają o tym, jeżeli coś cię interesuje, to oni ci chętnie o tym powiedzą. Jakieś takie, wiesz, nie wiem, profity takie może niematerialne z tego, że jesteś w takim kręgu,
Jakieś tam chyba pisałeś, że czy to nie, czy to było na Facebooku, czy nas na mailu, że widziałeś surówki jakichś wywiadów Rogana, zapowiedzi tak, i się z tym mega jarałeś. Super. W ogóle masz to z sobą, musisz mi to pokazać. No, to ma... Coś tam chyba jeszcze gdzieś się znajdzie na są komputerze. Są jakieś takie fajne smaczki, które chyba no, masz. Te wypowiedzi na przykład Rogana, które są wmontowywane w trailery, no to ja mam po prostu, jak on ciągiem nagrywa jedno po drugim, tak? Jakby samo to, że uczestniczysz w przygotowaniu na przykład polskiego trailera, tak? I siedzisz i mówisz, nie, to może ujmijmy to w słowa inaczej, bo może to nie do końca jest prawda, może nie do końca to, wiesz, samo to praca przy tym Stories from Poland, tak? Gdzie trochę im zajawiasz, co oni mogliby poruszyć, co ten, co był bardzo fajny dokument, tak? No jest dużo takich rzeczy, na zasadzie oni ci mówią, dobra, wiesz co, w Berlinie to w sumie spokojnie sobie damy radę, bo jednak promocja idzie 99% na Niemców, damy sobie radę bez ciebie, ale jak chcesz, to wiesz, damy ci bilety, przyjedź, zobacz sobie tą galę i tak dalej. To jest miłe, to jest fajne, tak? Jakby mnie stać na ten bilet, ale samo to, że ktoś o tym pomyśli, to jest to, czego często właśnie brakuje, czy polskim pracodawcom, czy tego, że może nie zawsze chodzi o to, żeby każdą złotówkę do końca uciułać. Ten domofon nie dzwonił chyba od roku. Idą po nas. Bardzo mnie to zdziwiło. Pizza. O, no pięknie. I cała dieta, o której mówiliśmy na początku, poszła właśnie. Sobie zdradzony. Piwko i pizza. Nie, okej, sorry za to wtrącenie. Okej, musimy zrobić sobie przerwę. Ale w jakim sensie? Coś wam zaserwować? Nie, wiesz co, mamy wodę. Browar? Nie? Pracujecie? Tak. To zaraz. Piwko zaraz. Tak, sam wybity w ogóle z rytmu przez pizzę i alkohol. Tego się pizzę, nie spodziewałem się tego. W tym domu. Czarny pijar. Czarny pijar. No, codziennie, ja mówię coś innego. Karolina się zajmuje PR-em, więc czarny pijar w jej ustach brzmi złowrogo, powiem szczerze. Tak, czekaj, mówiliśmy o UFC, o tych wszystkich wstaweczkach, takich smaczkach. I o pracodawcach, którzy takich rzeczy nie doceniają w Polsce. No niestety, wiesz, zrzynanie każdej złotówki, mówię, znowu wracamy do tematu, agencja reklamowa, gdzie, wiesz, przynosisz zysk na przykład, na zasadzie przynosisz dodatkowe ileś tam tysięcy miesięcznie, a ktoś potem widzi, że ściągnąłeś coś do prywatnego użytku i chcesz wystawić fakturę mniejszą o 80 zł na przykład pod koniec miesiąca, bo ściągnąłeś coś za 80 zł i po dwóch tygodniach, zanim zdążysz wystawić tą fakturę mniejszą, bo jakby ja nikogo nie chcę okraść, mimo tego, że mógłbym powiedzieć, zarabiam dla was tyle, to sobie wezmę to za darmo. Nie, ja chcę to zrobić. I nagle ktoś schodzi i jak do złodzieja do mnie mówi, że gdzie to 80 zł, nie? Gdzie dzień wcześniej mówię, macie tu dodatkowe 5000 zł, które mógłbym wziąć na moją firmę, ale ja już nie chcę robić więcej, tylko mówię, macie to w prezencie, tak? Mam taki kontakt, wykorzystałem go i następnego dnia ktoś schodzi i chce ode mnie 8 dych za jakieś gówno. Jeszcze ja rozumiem, że chce, ale dlaczego mówi do mnie, jakbym był złodziejem? W UFC, w tym, wiesz, to co Janek mówił, że siedzi w święta i nagle dostaje jakąś tam sowity bonus, tak? W ogóle tak. Za nic, tak? W sensie za to, że żyje i za to, że jest zawodnikiem UFC. I to jest właśnie to, co sprawia, że potem ci się chce, że ludzie chcą iść do tego UFC, chcą iść do tego pracodawcy, który o ciebie dba, a nie do tego, który, wiesz, patrzy, wiesz, tutaj 5 zł będziemy w plecy, to tak nie może być. On nie myśli o tym, że jak ktoś jest zmotywowany, to potem zrobi coś 30% lepiej, nie? Wiesz. No tak, trochę tak jest, no ale no... Nie wiem, czy to się jest w stanie szybko zmienić, ale w ogóle masz widzę ból straszny wokół tego, nie? Bo... Wiesz, no ja zaraz będę zatrudniał swoich ludzi, w zasadzie już to robię i ja ich będę traktował tak nie na zasadzie siedzisz 8 godzin w biurze, tylko masz coś do zrobienia, zrobisz to, to idziesz do domu, no po co ja mam ich trzymać 8 godzin? Kodeks pracy ci nie pozwala. Czego? No, wyszli sobie wcześniej? Będziesz, wiesz, będziesz miał jakieś problemy, ewentualnie jakieś moje... W pracy moja żona tak miała taką sytuację i właśnie w końcu dział HR powiedział, że tak nie mogą, bo to jest jakoś nie. Wiesz co, jak będę się rozliczał na fakturę, umowę o dzieło czy coś takiego, bo dla mnie umowa o pracę to jest jakiś przeżytek z Otto Bismarcka na początku XX wieku. Wiesz, ja uważam, że można zupełnie godnie, wiesz, zarobić i tak dalej, nie przejmując się takimi rzeczami. Ja nie pracuję na umowę o pracę, jakoś żyję, no w sensie... Nie jest to ten. Więc co się z tą Frank stało? Boże drogi, ja cię nie widziałem tak z pół roku, tak żebyśmy tak usiedli. Tu widzę, to szaleństwo jest jakieś. Nie, jest pełne szaleństwo. Przemyślałeś sporo spraw. Znaczy wiesz, ja to myślałem od dawna, tylko nie miałem tych argumentów, że wiesz, że to się udało, więc teraz morda, nie będziecie mówić, że jest inaczej.
bo no co ja mogłem powiedzieć, że za moje 500 zł to, że to jest mój wielki, wielki sukces, a teraz mam jakby argumenty, że to rzeczywiście, że dobrze zrobiłem, tak? I, no i to jest właśnie ta esencja, to jakby dlatego teraz tak chętnie o tym mówię i dużo, bo po prostu nie chciałbym, żeby ludzie żyli w fikcji, że jedyna droga to jest po prostu, wiesz, robić coś, czego nienawidzisz i co miesiąc, wiesz, byle do wypłaty, nie? To jest przerażające, nie? To jest naprawdę przerażające. No trochę tak ja też miałem, że no, ja zajęłem się fotografią po tym, jak przez 3 lata generalnie pracowałem dla dwóch organizacji, które organizują imprezy. Jedna, która robiła dla miasta Gdańska. Potem byłem takim, to się nazywało koordynator orkiestry w Filharmonii Sopockiej. I tam to była moja druga praca, gdzie nie wiem, to było ponad pół roku tylko wytrzymałem, bo to było najmniej szczęśliwy okres mojego życia. I pamiętam, już wiedziałem, to się kończy, bo tak się nie dogadywaliśmy, że to było po prostu niemożliwe do wytrzymania. I rozstałem się w takich okolicznościach, że już było wcześniej wiadomo, że jadę na zdjęcia do Glastonbury, na festiwal do Anglii z taką ekipą Mamadou Fire Show, w ogóle pozdrawiam dziewczyny. I to wiedziałem, już zapowiedziane było, że tam jadę, w ogóle super okazja, bo to jest, kurde, w ogóle jeden z większych, fajniejszych festiwali. No i oczywiście jak tam pojechałem, to okazało się, że to jest problem, że ja tam w ogóle śmiałem pojechać, mimo że się zapowiadałem. I już i miałem taki moment, siedząc, pamiętam, na koncercie Bonobo, pijąc cydr. I pamiętam, był naprawdę słoneczny, ładny dzień. Stwierdziłem, o kurwa, to jest pierwszy dzień od jakiegoś pół roku, że jestem szczęśliwy. No, i to było właśnie takie, naprawdę to było jak tak, wiesz, to słońce po prostu jak jakieś takie olśnienie od Boga, nie? W sensie, że co ty robisz ze swoim życiem? Przecież ty budzisz się rano ze łzami w oczach. Jeszcze moja wtedy żona musiała pojechać z powrotem do Turcji, skończyć studia, żeby do mnie dojechać. I naprawdę był taki okres przejściowy w ogóle wszystkiego naraz. I stwierdziłem, że okej, Piotrek, wracasz i po prostu oddajesz im wszystko, nie? I to się zgrało tak, że oni chcieli mnie też już wyrzucić. Czyli generalnie się bardzo zdziwili, jak ja pierwszy wysunąłem tą odmowę i takie było rozstanie. I wtedy powiedziałem, kurde, no może te zdjęcia, cholera, może to się uda z tego żyć. I 2 tygodnie później pracowałem. No, wiesz, 2 tygodnie później dostałem pracę w największym portalu, jeżeli chodzi o Trójmiasto i w ogóle pomorskie. No to w czas, że po pierwsze, że tak szybko poszło, więc po drugie, że takie sam się zdecydowałeś tak na to. Bo ja na przykład gdzieś po cichu liczę, bo jakby mi się nie kalkuluje rzucanie tego w pizdu całej tej zabawy w agencję reklamową, gdzie ktoś mnie wynajmuje, tak, na zasadzie do pracy. Jakby teoretycznie więcej mam już ze swojej firmy, ale jednak to jest tak, że no dobra, odetnę tę dodatkową fakturę, wiesz, najwyższą, to trochę mi szkoda, ale mam gdzieś, że jeden z tych donosicieli, których mam w pracy, od groma, naprawdę. Znaczy ja mógłbym nagrać cały podcast o zeszłym tygodniu, ile osób, jak mnie wkurzyło w tej pracy, na zasadzie, wiesz, że... Może zacznij, to może być fajny podcast, nie? No, na szczęście jakby, wiesz, mam taką cichą nadzieję, że jeden z tych donosicieli zobaczy, o, Franek coś nagrał, wysłucham i zobaczę, może doniosę i zobaczę, że to jest tyle rzeczy o tym, jak bardzo źle mi się pracuje i jak źle oni to robią, że ktoś mi jutro przyjdzie i powie, słuchaj, nie będziemy czekać, aż ty się sam ulotnisz. Masz tutaj wypowiedzenie i mam takie cichą nadzieję, że może tak się stanie. Czyli chcesz, żebym za pomocą mojego podcastu zrobił, tak, stracił pracę. Możesz go wysłać mojej szefowej, dam ci maila. No powiem ci, miło, gdyby miała taką, wiesz, takie przełożenie, to ciekawa sprawa, nie? Myślę, że jest to całkiem realne. Nie, ale to trochę tak powiesz, że to mój, tak, nie to, żeby tam być jakimś przykładem, bo tak się zupełnie nie czuję, ale no, gdzieś panem podjąłem tę decyzję, która naprawdę przez pierwsze tam 2 lata, no nawet teraz fotografia jest na tyle, kurde, w ogóle, wiesz, sinusoidalnym w ogóle środkiem dochodów, że jest nadal cały czas ciężko, ale kurczę, no jak tak, wiesz, patrzę, jak moja żona też pracuje w dużej firmie rekrutacyjnej, gdzie tam oczywiście pnie po stopniach kariery, jest to fajne i on to jarat na szczęście, w ogóle to jest fajne, ale no już ja bym już naprawdę, bo teraz 6-7 rok robię zdjęcia, nie wiem, czy byłbym w stanie wrócić, nie? Wymyśliłem sobie, wiesz, jakieś takie rzeczy jak podcast, żeby robić coś innego, bo już naprawdę trochę miałem, już nie mogłem wytrzymać tych cholernych zdjęć, tak, tylko żeby tylko się na tym skupiać. Ale to ci daje wolność. Chcesz zrobić podcast, to zrobisz sobie podcast, tak? W sensie tak, zainwestujesz sprzęt i go zrobisz. A inna osoba będzie tak wykończona pod koniec tego dnia, że wróci do domu, już jedyne, o czym będzie myśleć, to gdzie się położyć, spać i wiesz, i tyle, tak? Co zjeść i jeść, spać i następnego dnia znowu, tak? Potem odreaguje stres w weekend i od nowa i tak cały czas, więc to akurat fajnie, że to zrobiłeś, tak? No,
To co, takim life coachowym możemy chyba zakończyć, co? Pękła grubo ponad godzinka, także myślę, że jest to, fajnie. To elegancko. Także jest elegancko, także powiedz tylko, czy UFC będzie w Polsce jeszcze w tym roku? W tym roku nic nie wiem, znaczy autentycznie... Co, ci nie rozprujesz się, Franek? Powiem ci tak, nie, powiem nic ci inaczej. Nic się nie rozprujesz? Powiem ci tak, chciałbym, żeby oficjalne jakieś źródło dało mi świadomość, że ja powiem nic nie wiem. Ja słyszałem różne plotki, ale to są pewnie dokładnie te same plotki, które ty słyszałeś. Myślę, że jak przyjdzie nowy szef na Europę, to będzie można po ich krokach, będę mógł ocenić, czy będzie taki krok, czy nie będzie. A w chwili obecnej wydaje mi się, że na razie nawet nie ma tej decyzji. Tej decyzji nie ma na stole, że robimy to, czy nie robimy. Oni czekają na nowego tego... A Mirek Okiński już wie, że będzie. Znaczy powiem ci tak, nie wiem. Może on będzie nowym szefem na Europę. Może on Las Vegas biurze. Może on będzie szefem na Europę. To by było. I co, byś rzucił pracę od razu? Nie rzuciłbym, spróbowałbym. Nie, no w sensie to jest... Zmierzyć znaczy, się. Myślę, że... Nie, to, znaczy to jest tak absurdne, że po prostu nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Próbuję jakkolwiek o to zahaczyć, ale to jest po prostu tak absurdalne, że nie, no. nie jestem w stanie się do tego odnieść. Życzę tego Mirkowi, to byłby wspaniały kabaret i tym akcentem możemy zakończyć. Dzięki sobie, Franek, za czas, bardzo, bardzo fajnie. Dzięki też wzajemnie i sorry za spóźnienie. Nie ma problemu, a tak jeszcze powiedz na koniec, jakby to chciał śledzić, to co robisz właśnie w social media, co o czym piszesz, to powiedz o swoim Facebooku. Jak ktoś nie śledzi tego Twittera mojego prywatnego po imieniu i nazwisku, to może to zrobić, bo uważam, że tam znajdzie się parę rzeczy na temat MMA i parę rzeczy na temat social media w kontekście często MMA, więc jeśli kogoś to interesuje, to tam to znajdzie. No i moją stronę firmową na pewno warto śledzić, bo tam, no nie wiem, chociażby co tydzień wrzucam jakiś jeden taki prosty tip, który pozwala ci coś zrobić w social media łatwiej, taniej, lepiej. Inaczej. I chociażby dlatego to jest Social Tigers i tam można to znaleźć. Jakby nie spamuję jakimiś rzeczami, nie trzeba nic tam, jakby docieram z reklamą do tych fanów, tak żeby na pewno to zobaczyli, jeśli to ich interesuje, więc myślę, że warto. Dzięki serdecznie. Też dzięki. Thank you.
Thank you.